Ja wolałbym zdecydowanie copywritera, który sięgnie do jednej, dwóch, trzech, 10 książek nawet o copywritingu i wdroży jedną rzecz, zobacz czy działa, potem inaczej, może spróbuje, pokombinuje, niż takiego, który po prostu robi to na hurt. Jakie książki polecasz dla copywriterów? Jakie książki copywriter powinien przeczytać, a jakie musi? Czy musi? No to ja może się śmieję, zacznę od tego, że ja mam tak. Tu jest moja jedna grupka książek dla copywriterów, które polecam, a to jest druga. Ten rynek, można powiedzieć, książek dla copywriterów jest tak obszerny, to jest uważam jeden z bardziej zagospodarowanych, jak to mówię, czerwonych oceanów. Co chce wiedzieć klient? To jest książka, dzięki której najwięcej zyskałem biznesowo w życiu. Niektórzy mówią taki frazes, jest uświetlany, wszyscy jesteśmy sprzedawcami, to też uważam, że my wszyscy jesteśmy, a na pewno powinniśmy być copywriterami. Bo można powiedzieć, a książki mnie nie działają. No to albo dostajesz niewłaściwą książkę biznesową, to jest jedna sprawa, a druga sprawa, nie wdrażasz tych książek. Podcast The Best, czyli Daniel bawi, edukuje, słucha i tłumaczy. Podcast dla copywriterów, którzy chcą zarabiać więcej hajsu. Siema. Jak zdobyć 20 lat doświadczenia za 50 zł? Nie znam prostszego sposobu niż zakup książki. A jeśli mowa o książkach, to jest ktoś, kto zna chyba wszystkie książki świata. Pracował jako doradca do spraw publikacji elektronicznych w Wolters Kluwer Polska. Pracuje jako menedżer do spraw klienta biznesowego w księgarni MT Biznes Paweł Jaczewski. Siema Paweł. Cześć, z tej strony Paweł Jaczewski z MT Biznes, z Grubego Tomu. Witam się z Wami, ponieważ robimy tak naprawdę to samo. Ja też się zajmuję copywritingiem, który potem ma sprzedawać i sprzedaje. I chciałbym się z Wami podzielić konkretnymi propozycjami dzisiaj książkowymi, które też myślę dla Was będą ciekawe, ponieważ to są książki, które ja przestudiowałem i które ja wdrożyłem, a też kilku moich znajomych i copywriterów, ale i osoby, które do biznesu tworzą treści. Więc myślę, że będzie to ciekawe spotkanie. No i tyle. Zaczynajmy. Zaczynamy, bo jak powiedziałeś, że jesteś trochę copywriterem, jesteś bardzo copywriterem, przeczytałeś pewnie więcej książek o copywritingu niż większość polskich copywriterów, to w takim razie co ostatnio napisałeś za pieniądze? Co ostatnio napisałem za pieniądze? Tak naprawdę codziennie piszę za pieniądze, ponieważ jedną z moich ról, które mam w MT Biznes, czy to czym robię, jest tworzenie treści, zarówno na social media firmy, w której pracuję, jak i też pisanie na swoje social media, szczególnie na LinkedIn, gdzie mam najwięcej tak naprawdę klientów stamtąd. I potem dzięki temu, że właśnie w taki, a nie inny sposób o tym piszę, odzywają się do mnie duże firmy, uczelnie, ale i osoby prywatne i chcą i pytają mnie o poradę w zakresie książki, więc tak naprawdę codziennie coś piszę za pieniądze. Dobra odpowiedź. No ta odpowiedź coraz częściej ostatnio się pojawia, że bo czasem wiesz, czasem goście są zaskoczeni, że ale jak to piszę za pieniądze? Ja nie jestem copywriterem, to jak piszę za pieniądze? A później na przykład Marta Gawlik, która jest programistką, ona pisze kod. No właśnie, pisze kod. Każdy z nas, czy może inaczej, zacznijmy od takiej bardzo prostej rzeczy. Wyobraźmy sobie na przykład naszych klientów, ja bardzo lubię to podawać jako przykład, pisanie kodu, pisanie, nie wiem, treści, pisanie na przykład nawet jako księgowa, pisanie jako doradca podatkowy przecież piszą też opinie różnego rodzaju, ale ja mówię tu z perspektywy takiego copywritera biznesu. Wyobraźmy sobie bardzo, ale to bardzo prostą sytuację, człowieka, który prowadzi na przykład jednoosobową działalność gospodarczą. On często potrzebuje copywritera, ponieważ nie samemu też musi się skupić na prowadzeniu biznesu. Ktoś wchodzi na jego stronę o godzinie 21, 2, 3. A tak jest często, ponieważ dzisiaj tak pracujemy w takich czasach, że to tak zrobimy. Ja trochę stosuję tutaj zasadę z książki Co chce wiedzieć klient, bo to jest książka, którą uwielbiam, jest absolutną podstawą, bazą do copywritingu, który potem, oczywiście narzędzia są z książek o copywritingu, ale Co chce wiedzieć klient jest taką bazą. Dlaczego? Ponieważ właśnie my musimy tym klientom stworzyć te treści. Albo na przykład klient ma konkretne pytanie do nas, czyli zawsze jak podczas rozmów z klientami pojawiają się nam, nie wiem, zestaw 10 pytań, które są najczęściej, a dlaczego ich nie spisać w atrakcyjnej, ciekawej formie, bo to też jest ważne, nie tylko w formie po prostu typu odpowiedź na pytanie, ale właśnie używając tych zdolności copywriterskich. Ja właśnie tak to też widzę, że my tak naprawdę dzisiaj, tak jak niektórzy mówią taki frazes, jest uświetlany, wszyscy jesteśmy sprzedawcami, to też uważam, że my wszyscy jesteśmy, a na pewno powinniśmy być copywriterami. A jak nie jesteśmy, to powinniśmy dobrych zatrudnić. Do zatrudniania tych dobrych to przejdziemy, ale tak to co mówisz, już po części zajawimy temat, bo to co mówisz, że wszyscy powinniśmy być copywriterami, podobny koncept poruszył Jim Edwards w Sekretach Copywritingu, że
najlepszym copywriterem. Tu podejrzewam, że brać copywriterska mnie za to zerżnie w komentarzach, ale najlepszym copywriterem zawsze będzie przedsiębiorca. No bo i to mówię od jakiegoś czasu, że jeżeli ktoś jest w biznesie 20 lat, to on zna swojego klienta najlepiej, on zna swój biznes najlepiej, on zna swój produkt najlepiej. Copywriter, żeby siedział nie wiem ile czasu, nie pozna tak biznesu. Jakby to powiedział Daro albo Jan Frycz w filmie czy w serialu Ślepnąc od świateł, no i nie podobasz mi się, bo już właśnie dokładnie jedną z kluczowych tez, jaką ci chciałem właśnie dzisiaj powiedzieć, to jest właśnie dokładnie to. Nie uprzedzajmy, ale to jest bardzo dobrze, że to mówisz, bo od razu doskonale rozumiemy, dlaczego. To jest nawet, tak jak mówisz, brać copywriterska, ale na przykład chyba też Szymon Negacz, o ile dobrze pamiętam, mówił jakiś czas temu w jednym z podcastów, że jeżeli ktoś chce pracować w marketingu, a nie zna się na marketingu tak naprawdę, czyli nie zna się na sprzedaży, czyli nie ma kontaktu z klientem, nie zna jego problemów, to jak ma pomóc w temacie copywritingu? Czy teraz copywritingu, sprzedaży, marketingu? No nie pomoże, ponieważ te sytuacje będzie cały czas sobie wymyślał z głowy. A tu chodzi o to, żeby to były rzeczywiste, konkretne sytuacje naszych klientów. Więc jak na przykład powiedzmy Darek Puzyrkiewicz, przecież on napisał książki, ale on jest tak blisko biznesu, że on to doskonale rozumie. Artur Jabłoński, kolejna osoba. Są osoby, które piszą książki, świetne, ponieważ mają konkretne przełożenie ze swoich życiowych, codziennych sytuacji. A gdy ktoś na przykład po prostu pisze, bo pisze, no to i nie ma od kontaktu z klientem, no to jest to trochę takie czasem wydumane. Więc bądźcie blisko klientów. Taki jest wniosek moim zdaniem. Bądźcie blisko klientów. Bardzo dobry wniosek, a już trochę zahaczyliśmy o imiona, nazwiska autorów. W takim razie musi paść to pytanie, Paweł, skąd znasz wszystkie książki? Jak do tego doszło? Tak naprawdę, jeśli chodzi o książki, zauważyłem bardzo prostą rzecz, a w zasadzie dwie proste rzeczy. Pierwsza sprawa, że przez wybór złych książek bardzo błądziłem. Czyli innymi słowy, miałem na początku trochę takich książek, które były mi bardzo źle doradzane i przez to nawet nie tyle, że szedłem w jakimś kierunku, tylko błądziłem po prostu. A z drugiej strony miałem takie książki, które takimi były moimi game changerami, że ja po prostu zobaczyłem potem, czy to ze sprzedaży, bo ja się ze sprzedaży właśnie wywodzę, czy to właśnie z copywritingu, czy z marketingu, że jak potem się patrzę na wypłatę, to aż miło właśnie patrzeć. I to jest to, że doceniłem rolę bardzo dobrej książki, bo ktoś mówi, no dobra, to jest tylko książka, jak wdrożysz, to wdrożysz, jak nie, to nie. Nie, to są tak naprawdę, tak jak masz na przykład właśnie przykładowo, już mówię, Artura Jabłońskiego, czy nie wiem, Joannę Wrycze-Bekier, czy kogokolwiek innego, czy Mirka Urbana, to są dwa dni z ekspertem tak naprawdę. To jest kilka dni z ekspertem. Tylko pytanie, czy ty chcesz tylko przeczytać tę książkę, dobra, dalej, to wiem, czy chcesz trochę powdrażać z tego wszystkiego, bo mi konkretne rzeczy na początku jedne nie działały, drugie działały i dlatego stąd widzę taki sens w książkach, które czytam, bo można powiedzieć, a książki mi nie działają, no to albo dostajesz niewłaściwą książkę biznesową, to jest jedna sprawa, a druga sprawa, nie wdrażasz tych książek, bo to jest druga rzecz, albo próbujesz wdrożyć za dużo naraz, bo to też jest kilka rzeczy. I u mnie uporządkowanie tego wszystkiego było najważniejsze, bo nawet nie książki, tylko uporządkowanie tego, żeby wiedzieć, jak wdrażać, kiedy wdrażać. Też druga sprawa, czasem, żeby nie wdrażać rzeczy, o których przeczytam, żeby traktować książki jak szwedzki stół, czyli żeby to, co mi pasuje, biorę, to, co mi nie pasuje, po prostu nie biorę. Ciekawe i mądre podejście. To chyba Marek Jankowski powiedział, że na kanwie osób, które przeczytały, wiesz, 52 książki w roku, nie? A Marek Jankowski powiedział, dobra, ale po co chcesz czytać 52 książki w roku? Przeczytaj 12 i wdróż tę wiedzę zamiast po prostu czytać. Chociaż po drugiej stronie znowu jest, jak był Brian Tracy w wywiadzie u Maćka Wieczorka, on chyba codziennie kupuje 3 książki? Coś takiego. Znaczy może inaczej. Każdy ma trochę inny sposób i podejście do tego. Niektórzy po prostu wychodzą z tego, że wezmę trochę stąd i dużo przeczytam, a drudzy to jestem zdecydowanie bliższy temu podejściu Marka Jankowskiego. Właśnie tam przykład tej książki, o której już mówiłem. Przykład, a mianowicie Co chce wiedzieć klient. To jest książka, dzięki której najwięcej zyskałem biznesowo w życiu. Dlaczego? Nawet zobaczcie, to jest książka, jedyna książka, którą przeczytałem 7 razy w życiu. Dlaczego o niej mówię? Ponieważ wdrożenie tej książki w MT Biznes, tu gdzie jesteśmy, a teraz dostaliśmy wyniki wydawnictw, gdzie tak naprawdę rynek książki pikuje, a my rośniemy i to tak dość mocno rośniemy. Wdrożenie tej książki, fajni ludzie, fajny zespół, zrobiło nam niesamowite efekty.
zrobiło nam niesamowite efekty właśnie tego, że się dzielimy wartościowymi treściami, kontentem, jest nas dużo i to jest właśnie też to, ale wdrożenie tylko tej jednej książki tak naprawdę zajmuje nam rok już. Oczywiście nie mówię, że tylko tej, ale między innymi tej. I dokładnie tak, że ja mówię, przeczytaj, nie wiem, 10, 12 książek, przeczytaj 5 książek, ale miej czas na wdrożenie, na analizę, na przemyślenie. To jest trochę tak jak ze szkoleniami. Idziesz na szkolenie i super, że jesteś na szkoleniu z komunikacji, tylko jeśli będziesz super uważał na szkoleniu z komunikacji, a nic z tego nie wdrożysz, to nic ci to nie da. Nawet ja prowadziłem przez 3,5 roku też, można powiedzieć, sprzedawałem duże szkolenie dla firm. Co z tego, że firma zrobi na przykład duże szkolenie dla kadry zarządzającej w przeciwdziałaniu mobbingu, kiedy to się kończy na sali szkoleniowej i dyplomie. Tu chodzi o to, żeby to dalej szło, żeby to dalej pokazywać efekty. I dokładnie tak samo jest z książkami, a w copywritingu to jest widoczne jak w soczewce. Że jeżeli ja wolałbym zdecydowanie copywritera, który sięgnie do jednej, dwóch, trzech, 10 książek nawet o copywritingu i wdroży jedną rzecz, zobacz czy jej działa, potem inaczej, może spróbuje, pokombinuje, niż takiego, który po prostu robi to na hurt. A z drugiej strony zgadzam się z Darkiem Puzyrkiewiczem, to jest on dokładnie to pisze w jednej ze swoich książek, że on dokładnie pisze tak, że jak jest copywriter i on czyta po 30 książek rocznie, czy dosyć mało książek rocznie, to uważa, że to nie będzie dobry copywriter, bo copywriter też musi mieć zasób słów, ogromny zasób słów. To też jest, to z jednej strony copywritera ważna jest jakość, ale też bardzo ważna jest ilość. Dlatego też połączę te szkoły Macieja Wieczorka czy Briana Tracy tak naprawdę i Marka Jankowskiego, ponieważ w copywriterów jest potrzebna zarówno jakość, rzetelność i to ten wybór, ale też potrzebna jest ilość. Innymi słowy, jak ktoś będzie tylko czytał od czasu do czasu, nie będzie miał zasobu słów, który będzie pozwalał na to, żeby pisać ciekawe teksty na różne tematy, bo przecież copywriter często ma różne tematy, którymi się porusza. Pełna zgoda i myślę, że nie ma co odwlekać tego pytania po prostu, skoro mówisz, że wiele książek zostało ci źle doradzonych i że wiele książek nie powinno się czytać, to w takim razie jakie książki polecasz dla copywriterów? Jakie książki copywriter powinien przeczytać, a jakie musi? Czy musi? No to ja może się śmieję, zacznę od tego, że ja mam tak. Tu jest moja jedna grupka książek dla copywriterów, które polecam, a to jest druga. Ten rynek, można powiedzieć, książek dla copywriterów jest tak obszerny, to jest uważam jeden z bardziej zagospodarowanych, jak to mówię, czerwonych oceanów. Jak ktoś pisze nową książkę o copywritingu, to już musi się mierzyć z tym, że to jest czerwony ocean. Dlaczego? Ponieważ mnóstwo osób pisze, niewiele osób, znaczy niewiele, część osób pisze unikatowe treści, czyli coś, co naprawdę się wyróżnia. To jest fajne. Wiele osób też powtarza czy powiela różnego rodzaju rzeczy, ale z drugiej strony warto sięgnąć, żeby tak jak powiedziałem, porównać sobie szkoły. Jeżeli ktoś by chciał jeszcze dodatkowo, to na stronie grubytom.pl/blog ja zrobiłem ranking 24 książek, które warto i które można, które o copywritingu, storytellingu i webwritingu, więc to są takie trzy rzeczy. Więc teraz po kolei. Okej, okay, więc tak, jedną z książek, którą chcę zdecydowanie pokazać, to tą, o której już mówiłeś, czyli Sekrety copywritingu Jima Edwardsa. To jest świetna książka, szczególnie dla osób, które chciałyby mieć konkretne, gotowe techniki copywritingu, czyli innymi słowy, nie na zasadzie, że oni muszą myśleć bardzo długo nad wdrożeniem czegoś, tylko on tu daje 30 czy 31, jeśli dobrze pamiętam, technik, które się wdraża i pokazuje czasem po prostu takie pokazanie korzyści, czasem pokazanie problemu i jak my możemy ten problem rozwiązać. Super sprawa, na przykład on daje taki przykład, na przykład jak szybko napisać niesamowity list sprzedażowy. I on pisze to, że na początku od takiego pytania warto zacząć albo to, żeby na przykład, czy wiesz, że 99% osób, które zaczynają pisać książkę, nigdy jej nie kończy, a potem przez resztę życia nosi w sobie ten żal, jak 20-kilogramowy łańcuch u szyi. Jeśli chcesz pomóc na przykład innym wydawać książki, to jest uważam bardzo fajny element zaczepienia. Więc to jest takie właśnie takie proste, gotowe porady na różne, na różne rzeczy od człowieka, który... Nadal słuchasz, więc pewnie podoba ci się ten odcinek. Jakie książki o copywritingu zdarzyło ci się czytać? Jakie chcesz przeczytać? Może jakaś inspiracja z tego odcinka? Podziel się w komentarzu. Może jest coś, czego nie wiesz, nie wiedziałeś, nie wiedziałaś? Też podziel się w komentarzu. W międzyczasie, jak masz wolną rękę, zostaw suba dla YouTube'a, zostaw lajka dla Spotify'ka, daj znać tym algorytmom, że tu jest fajnie. Jednocześnie przypominam o tym,
że w opisie pod tym filmem jest link do bezpłatnego kursu Jak zarabiać więcej hajsu z copywritingu. Pobrało go już 160 osób, możesz być 161. Dzięki, że tu jesteś, oglądaj dalej. Siema. Kolejną książką, którą chcę pokazać, znaczy w ogóle to są książki wszystkie Joanny Wryczy-Bekier. Jeśli ktoś się chce bawić słowem, to jest osoba, którą trzeba absolutnie znać i trzeba jej książki znać. Web writing, czyli krótkie treści do internetu, jak tworzyć krótkie, takie dwu, trzy linijkowe rzeczy, jak łatwo coś wyjaśnić, jak łatwo opowiadać. Świetna książka. Daję kolejną książkę. Akurat to jest innego rodzaju książka, sztuka twórczego pisania, czyli bardziej trochę taki warsztatowa, jak pisać książkę. Mniej dla copywriterów, ale jakbyś chciał na przykład napisać swoją książkę, tak, uważam, że warto. Klasyka absolutna Joanny Wryczy-Bekier, czyli Magia słów. To jest w ogóle książka, którą wiele osób uznaje za taką trochę legendarną już, jeśli chodzi o to, czyli jakich słów użyć, jakie nie użyć, typu czasowniki modalne, żeby ich nie używać, mógłby, chciałby i tym podobne. Czyli na przykład wyobraźmy sobie Jamesa Bonda, który wchodzi do knajpy i mówi, prosiłbym Martini, tylko chciałbym, żeby było wstrząśnięte, a nie chciałbym, żeby było zmieszane. Czyli takie no, po prostu Martini wstrząśnięte, nie mieszane, koniec i tyle. I ona właśnie takich przykładów mnóstwo wypełnia, a tych copywriterskich takich trochę pomyłek też się trochę zdarza, takie typu właśnie mógłby, chciałby, to osłabia często przekaz. Następna książka to jest książka Fast Text. Super książka też o krótkich treściach, bo tak jak tu mamy web writing, czyli jak pisać treści w internecie, ale tu też jest o tych krótkich, a tutaj są takie krótkie, dosłownie takie dwulinijkowe, trzylinijkowe czasem teksty, które mają przyciągnąć ludzi. Co mam dalej? Dalej mam książkę, jeżeli zastanawiacie się nad karierą copywritera i chcecie zacząć w ogóle pracować jako copywriter, fantastyczną książką jest książka Pisz, publikuj, działaj Klaudyny Maciąg. Dlaczego o niej mówię? Ponieważ to nie jest tak jak te poprzednie, które wam pokazałem, czyli po prostu konkretne treści, narzędzia, techniki i tym podobne, tu też są takie rzeczy. Tylko tu zaczyna autorka Klaudyna Maciąg, którą też wam polecam, żeby obserwować w social mediach. Ona pisze, jak zacząć pisać, jak w ogóle przemóc się trochę do pisania, bo niektórzy gdzieś tam myślą o nawet karierze copywritera czy byciu w tej branży, ale trochę obawiają się tych słów i tego, co one za sobą będą niosły. Więc ona tu dokładnie pokazuje, jak się przemóc do pisania w ogóle. To jest też super książka w ogóle dla jednoosobowych osób, które prowadzą działalności gospodarcze, które mają tworzyć treści w social mediach, a dotychczas tego nie robiły, a nie chcą zatrudnić copywritera, tylko po prostu napisać. Więc to jest świetna książka, bardzo polecam. Cała triada, że tak powiem, a na zasadzie cztery książki, bo to są cztery książki, Darka Puzyrkiewicza, o którym już mówiłem, którego bardzo cenię. To jest też ważne, bo to jest też myślę, że kluczowa sprawa. Ja jestem, co widać zresztą i czego jestem dumny z wydawnictwem The Business, ale z drugiej strony rekomenduję wszystkie książki, które są najlepsze na rynku, a nie z MT Business. Darek Puzyrkiewicz pisze fantastyczne książki, bardzo je też polecam. On wydał trzy, w zasadzie cztery mam jego książki, a mianowicie Biblia Copywritingu, to jest to, od której zaczynałem. Mam w ogóle lekkie pióro, bo to czasem jest tak, że książka o copywritingu jest napisana w ciężki sposób. To tych wam nie pokazuję dzisiaj, ale są takie naprawdę, że ktoś pisze, jak pisać lekko, a sam nie pisze lekko, więc a Darek akurat pisze bardzo lekko. Biblia copywritingu, Biblia web writingu, czyli trochę to, co Joanna Wryczy-Bekier, tylko trochę w inny sposób, i Biblia content marketingu, czyli to, co ostatnio, to niedawna książka, którą wydał, chyba czy odwrotnie, no nie wiem, a nie, przepraszam, ta web writingu, jeżeli dobrze pamiętam, jest ostatnia. I Efekt Lucyfera, to jest jeszcze książka o takiej ciemnej stronie copywritingu, też fajnie tu opisuje na przykład o negatywnych aspektach, jak pisać, o różnych rzeczach, tu jest... Mam kilka fragmentów podkreślanych, to może zostawmy sobie gdzieś na później, na razie pokażę, co warto przeczytać. Książki, które mi totalnie zmieniły myślenie w zakresie pisania i storytellingu, to jest książki braci Hit. To jest w ogóle, jeżeli mówimy o książkach, to jest akurat storytelling trochę, ale storytelling jest bardzo blisko copywritingu, czyli innymi słowy, jak opowiadać historie, które przyciągną ludzi.
tak jak mówię Wam często o tym, co chce wiedzieć klient na samym początku, to co w tej książce było, to co chce wiedzieć klient z tymi dwoma książkami, to jest absolutne kombo sprzedażowe. Jeżeli chcecie pozyskiwać klientów na dłuższą metę, mega polecam. Przyczepne historie na przykład powiedzą Wam na przykład audyt sprawozdania finansowego, ale jak powiem, że to jest coroczna spowiedź zarządu, to już jest to brzmi to łatwo, ponieważ zatknąłeś flagę na znanym słowie spowiedź. Każdy wie, czym jest spowiedź. Więc to jest właśnie to. I dlatego on to mówi o takich rzeczach jak o pomelo. Nie każdy wie, jak wygląda pomelo, ale jak zatkniesz flagę i powiesz, że to jest troszkę większy grejpfrut, to już każdy wie, jak wygląda grejpfrut. Czyli zrozumienie tego. I to jest właśnie ta książka, która mi pomogła. Książka Liczby się liczą. Fantastyczna książka braci Hit. A mianowicie, jak opowiadać o liczbach. Taki typowy, jak mamy różnego rodzaju rzeczy, które potrzebujemy pokazać, duże liczby, miliony, tysiące i tak dalej na liczbach, to jest genialna książka. Bo wielu z nas na przykład wie, jaka jest, tak jakby damy komuś do przekazania duże liczby, czyli powiemy, weź mi wyjaśnij różnicę między milionem a miliardem. No to większość ludzi powie, że to ma 6 zer, a to ma 9 zer. I tyle rozumie, ale nie potrafi tego zobrazować. A oni na przykład piszą, że jeśli mówisz o milionie, na przykład wyobraź sobie, że ja tobie daję milion, a sam biorę sobie miliard. I teraz musimy codziennie wydawać po 50 tysięcy złotych. Tobie wystarczy pieniędzy na 20 dni, a mi starczy pieniędzy na 55, uwaga, lat. Ty masz na 20 dni milion, a ja na 55 lat mam miliard. Taka jest różnica między milionem a miliardem i między milionerem a miliarderem. To są ogromne różnice, a my często ich nie dostrzegamy. Tak samo ostatnio w telewizji widziałem przykład, jest genialny przykład odnośnie bloku w Gdańsku, który się nazywa Falowiec. Jak ktoś jest z Gdańska, to z pewnością wie, że to jest blok, który ma 800 ponad metrów. I tam dziennikarz powiedział, że mieszka w nim 6 tysięcy ludzi, niecałe 6 tysięcy ludzi i powiedział, że to jest trochę tak jakby bo jeszcze jest jedna rzecz, 6 tysięcy ludzi, ale z drugiej strony, żeby miasteczko, wioska stała się miastem, musi tam mieszkać minimum 2 tysiące ludzi, co oznacza, że w jednym bloku w Gdańsku mieszkają 3 małe miasteczka. Więc to jest, co bracia Hit określają jako przeskok między kategoriami, czyli 6 tysięcy, no to nie jest to obrazowe, czyli ciężko wyobrazić sobie 6 tysięcy, ale jak powiesz, że jest to, że są to 3 małe miasteczka, to ludzie już rozumieją i wyobrażą sobie to na mapie po prostu czasem albo w inny sposób. I wiele innych przykładów jest, które tutaj są i można spokojnie z nich czerpać. Są książki, są książki tutaj, których jeszcze nie czytałem, ale zapowiadają się bardzo ciekawie, intrygująco. To może o nich za chwilę. Natomiast to jest książka, o której bardzo często zaczyna osoba, którą bardzo cenię, Kamil Kozioł. On jest w ogóle mistrzem, jeśli chodzi o wystąpienia publiczne. On jest mistrzem, jeśli chodzi o różnego rodzaju treści, które też przyciągają uwagę ludzi. On bardzo polecał i faktycznie to jest dobra książka. Story Roberta McKee i Piękny styl Stevena Pinkera. W ogóle bardzo niedoceniana książka jak na polskim rynku. Przewodnik człowieka myślącego po sztuce pisania XXI wieku. Mega książka i to jest coś, co uważam, że każdy copywriter też tę książkę powinien przeczytać. Takie jest moje zdanie. Inne książki to są takie, które pomagają też tworzyć treści, ale to jest raczej takie wsparcie, żeby pokazać jakiegoś różnego koncept, szablon, jaki sposób tworzyć historię też do tego. Jedną z nich jest książka Intryguj, Sam Horn, czyli Przyciągaj uwagę i zdobywaj klientów. Tu ona pokazuje takie, jaki sposób to można zrobić. Jest też książka Model Story Brand Donalda Millera, czyli książka, która pokazuje też trochę taką podróż bohatera też w tym wszystkim i to też świetnie działa. W ogóle też moim zdaniem bardzo niedoceniana jak na polski rynek książka. Fantastyczna jest naprawdę fantastyczna i bardzo Wam polecam. Notabene będziemy wydawali książkę jeszcze Donalda Millera w następnym roku, ale tego na razie nie zdradzam, ale to będzie dla jednoosobowych działalności gospodarczych coś, co może być totalnym game changerem. Następna książka to jest książka, od czego by teraz, to zacznę, bo mówię tutaj cały czas o tym copywritingu, storytellingu, gdzieś już na poziomie eksperckim, ale tak jak pokazywałem Wam wcześniej książkę Pisz, publikuj, działaj, to jest książka Klaudyny Maciąg. Jeżeli chcemy zacząć
pisać i copywriting zacząć, to w pakiecie z tą książką, czyli storytelling nie tylko w biznesie Dany Norris. Ta książka pokazuje, jak pisać, a ta książka pokazuje, jak opowiadać historię, poziom bardzo podstawowy. Czyli ona pokazuje to na przykładzie Gwiezdnych Wojen, Króla Lwa, czy Romeo i Julii, w jaki sposób jest zbudowana historia i narracja tego. I dlaczego to przyciąga osoby. Tak samo jak macie każdy morał z bajki albo filmu. Z reguły morał w bajkach Disneya nie polega na tym, jak ta historia się kończy, tylko co z tej historii wynika. I to jest kluczowa różnica. Tak samo jak mamy opis swoich produktów, usług, to nie chodzi o to, żeby napisać po prostu, co ten produkt, jaki ten produkt będzie, tylko co z niego wynika, jaki on będzie w tym wszystkim pomocny dla naszego klienta. Z takich książek, które jeszcze bardzo liczne osoby cytują, to jest książka Efekt wirusowy w biznesie. Też bardzo, bardzo dobra książka. To jest już akurat stare wydanie trzymam, bo jest jeszcze nowsze od tego czasu było. Super książka od tego, jak przykłady konkretnych kreatywnych marek, tylko to bardziej nie pod kątem nawet storytellingu, nie pod kątem copywritingu, tylko ciekawych pomysłów na różnego rodzaju akcje, to też jest super. A skoro mówimy o tym autorze, o Jonah Huberbergerze, to on niedawno wydał książkę Magic Words, czyli co powiedzieć, by osiągnąć cel. Ja mówię od razu wprost, że wyszła polska książka Magiczne Słowa, ale jeszcze jej nie czytałem. Znam tę, ona jest fantastyczna, nie wiem, jak ta została przetłumaczona, dlatego mówię o tym, bo we wydawnictwie MT Biznes pracując, doskonale wiem, jak ważną rolę gra tłumaczenie. Za tę ręczę, tę jeszcze nie wiem, ale też myślę, że może być, że jak jest została dobrze przetłumaczona, to zdecydowanie warto. Ale jeszcze tego nie czytałem, więc na razie wam pokazuję obie w zestawieniu. O tak. Kolejna książka, którą chcę wam pokazać, to Artura Jabłońskiego. To jest też człowiek, który cienka, bardzo cienka, ale świetna książka od tego, jak pisać, żeby inni chcieli czytać i kupować. Super. I też polecam różnego rodzaju przykłady. Są bardzo proste te przykłady. Takie właśnie i słowotwórcze, znaczy nawet nie słowotwórcze, tylko po prostu jak użyć konkretnych słów, żeby osiągnąć to, co chcemy, ale z drugiej strony konkretne konstrukcje, więc naprawdę dobra pozycja. Jak już mówimy o storytellingu, no to jednym z klasyków storytellingu jest Paweł Tkaczyk, jego książka Narratologia, tylko tutaj też to jest książka bardziej trochę, chyba nawet jak ten efekt wirusowy, czyli bardziej konkretne pomysły, koncepcje, konstrukty, jak można ciekawiej historię opowiadać, niż typowy warsztat copywritera. Więc to jakbym myślał o copywritingu, myślę chyba, żebym wziął inną książkę, po prostu, tak? Więc tak to widzę. Jest jeszcze kilka książek, które też chcę wam dzisiaj pokazać, abyście mieli porównanie. To są książki, które albo przekartkowałem, albo mocno zgłębiłem, powiedzmy, nie wiem, przeczytałem kilka rozdziałów, czyli to nie są książki, które czytałem od A do Z, ale chcę, żebyście mieli też cały obraz, bo na tym mi bardzo zależy, żeby to nie było tak, że ja pokazuję sobie po prostu to, co mi wygodnie, to, co mi pasuje, ale cały obraz tego wszystkiego. Co jest ciekawe, że jak opublikowałem ranking książek, 24 książek właśnie na tej stronie grubytom.pl o copywritingu, webwritingu i storytellingu i moje subiektywne zestawienie, co jest najlepsze, co warto korzystać z cytatami i tak dalej, to Marek Jankowski, o którym już wspominaliśmy, udostępnił to moje zestawienie w swoim newsletterze. I potem po tym newsletterze, po tym zestawieniu i tak dalej, dostałem pocztą książkę, której jeszcze nie czytałem, ale jest w ogóle ciekawa, bo to jest coś nietypowego, a mianowicie fundraising, czyli jak pisać, by zbierać pieniądze i pozyskiwać darczyńców. Coś fantastycznego, tak naprawdę w ogóle nie, rzadko się taki tytuł spotyka, więc pewna nisza na polskim rynku, ale z drugiej strony przeglądając, patrząc, że ona jest tutaj oparta o ćwiczenia i konkretne przykłady, wygląda świetnie, więc tak jak powiedziałem, to są książki, które polecam z umiarkowanym dystansem, ale tak pokazuje, że rynek ma też takie pozycje. Dziennikarstwo danych i data storytelling to jest też książka, która mi została zarekomendowana w kilku opcjach. Tu jest bardziej tak analitycznie to pokazane. O stworzeniu wizualizacji również, o tabelkach. Tu jest bardzo dużo ilustracji w środku i też wygląda ciekawie. Następna książka, której jeszcze nie czytałem, ale z drugiej strony to jest książka Pata Stępnia, Story Training ona się dokładnie nazywa. On pisze o tym, jak opowiadać historię
patrząc na całość tej książki, to większość tej książki, spora część tej książki, to są dobre praktyki też zebrane z innych pozycji, chociażby z przyczepnej historii. Ale jest to tak esencjonalnie, fajnie, ciekawie podane. Uważam, że też warto się z tą książką zapoznać. Dużo dobrego można z niej wynieść. Kolejna książka. To jest książka Story Talking. To jest książka też niedawno, która wyszła. Człowiek, który ją napisał, Mirek Urban, to jest człowiek, który i uczy storytellingu, ale i uczy żonglowania. To takie dwie połączenie tych rzeczy. Patrząc na zawartość, jak widziałem, jeszcze też jej nie czytałem do końca, jest tutaj sporo ciekawych historii, których nigdy wcześniej w innych książkach nie przeczytałem. Czyli innymi słowy, widać, że ta praca źródłowa, czyli dotarcia do źródeł, to nie było na zasadzie wzięcie z różnych innych popularnych książek i tak dalej, tylko po prostu to była autorska, dużo fajnych rzeczy. Takie coś. Jeszcze mam dwie, a mianowicie książka, która mi też została zarekomendowana jako świetna książka z zakresu właśnie projektowania tekstów, bo to tak należy ująć, sztuka projektowania tekstów, jak tworzyć treści, które podbiją internet, Ewy Szczepaniak. Jest tutaj pokazane, ćwiczenia są, jest dużo ćwiczeń, jest tak bardziej nie ciąg tekstu, tylko różnego, tak jak mówię, różnego rodzaju ćwiczenia, wykresy i tym podobne, nawet dla różnych zmysłów, czyli jak oddziaływać na wzrok, na smak, na smak to może nie ten, ale o to mi chodzi, że są różnego rodzaju rzeczy, które pokazują, w jaki sposób oddziaływać na rzeczy, ale druga sprawa, chyba jedna z niewielu osób, które pisze od tego, jak na przykład Ewa Szczepaniak, jak działają na przykład odnośnie znaków interpunkcyjnych, czyli nie wiem, znak zapytania, wykrzyknik, wielokropek, to przyznam szczerze, taki dość niszowa sprawa, ale też to się z tym spotkałem. I jeszcze jedna książka, na którą trafiłem niedawno, jako też super polecaną, ale nawet coś ciekawe, że chciałem ją kupić, a autorka jakiś czas temu do mnie napisała i powiedziała, że chciałaby mi ją też przesłać. Fantastycznie w ogóle przygotowana, bo też jeszcze przeczytałem ją fragmentami. Fantastycznie przygotowana książka Neurocopywriting, czyli innymi słowy trochę jak pisać teksty dla mózgu. Uważam, że tak jakby gdzieś oparcie tego wszystkiego o naukę, a nie o to, że komuś się tak wydaje, czy to gdzieś klikło albo coś, no to łatwo zweryfikować, zapytać się kogoś, no dobra, a na jakiej podstawie tak sądzisz? I tu jest bardzo często te odpowiedzi są, druga sprawa, że są podane konkretne przykłady kampanii reklamowych, które się bardzo dobrze udały. I tu mówię o takich i ogólnopolskich, ale i też małych takich rzeczach, gdzie są słowa, znaczy to są tyle rzeczy, że mamy tutaj przykłady od lampki z IKEA i serialu z Canal Plus, po na przykład, nazywa się Siki Weroniki. I to jest dokładnie, lura jak trzecia herbata z tej samej torebki, od poznaniaka zalana do pełna, żeby cukier się nie zmieścił. Chrzczone jak paliwo na CPN-ie w PRL-u. Rozwodnione jak drink w nocnym klubie serwowany przez panie z parasolkami. Luksusowe jak przejazd zatłoczoną bimbą w upalny dzień. Fajnie napisane, w sensie tak z jajem. I to są właśnie, takich przykładów jest tutaj dużo. Więc książka Joanny Jarosława Burtków, naprawdę warto moim zdaniem też się tą książką zainteresować. No i tak naprawdę patrzę, większość książek, te książki, które chciałem pokazać, to są wszystkie. Gdybyśmy pewnie mieli mówić tu jeszcze jakieś różnego rodzaju cytaty, to no, byśmy tak do wieczora posiedzieli. No, więc to są te propozycje. Jest parę pozycji, muszę uzupełnić, parę też tych klasyków typu Ogilvy, Cables, Hopkins. To też mam do nadrobienia. Półka wstydu trochę urosła. Większość z tych rzeczy mam na półce wstydu i obawiam się tego siedzenia do wieczora, dlatego że następne pytanie jest o to, czy copywriter powinien czytać tylko książki o copywritingu i skąd to pytanie się bierze, bo przeczytałem na przykład Łapki myślenia Daniela Kahnemana, przeczytałem Psychologię sprzedaży Briana Tracy'ego, którą notabene wygrałem u was w konkursie od Roberta Szewczyka. I to są takie też pozycje, które nam dają dużo, też pozwalają niekiedy zrozumieć biznes naszego klienta i to, po co my w ogóle tworzymy te treści. I które też otwierają trochę umysł, otwierają naszą świadomość na psychologię podejmowania decyzji. No, zwłaszcza Kahneman, myślę, że to jest taka absolutna podstawa w tej kwestii. No i teraz jest pytanie, czy copywriter powinien czytać tylko książki o copywritingu? Uważam, że powinien czytać przede wszystkim, nawet nie powiedziałbym przede wszystkim, ale na pewno pół na pół z innymi książkami. Dlaczego? Ponieważ praca copywritera, ja tak ją odbieram,
Ja jako pracując jako copywriter i rozmawiając z innymi copywriterami, to w jednej z części jest warsztat, czyli że, powiedzmy tworzenie typowo tekstów. Siadasz do komputera i wiesz na przykład, jak opisać korzyść albo cechę i tak dalej określonych rzeczy. Ale z drugiej strony to jest czerpanie inspiracji. Bo zobaczmy sobie teraz w internecie. W internecie różnego rodzaju tekstów copywriterskich jest mnóstwo. Mnóstwo osób wcześniej jeszcze pisało teksty pod SEO. Jest po prostu przesyt. I teraz kluczowe pytanie. Dlaczego mają wybrać ciebie, a nie mają wybrać na przykład kogoś innego? Ja bardzo lubię też książkę, to się nazywa The Content Chemistry, Andy Krestodina. On tworzył taki kurs internetowy. Prawdopodobnie tej książki nikt nie wyda, z tego względu, że ona ma też dużo tabelek, dużo takich rzeczy, które są aktualne przez rok, a w Polsce książkę się też długo wydaje. Ale jeśli ktoś z was sięgnie na CXL, takiej platformie CXL.com, jego kurs internetowy content marketingu, tam jest, on mówi tak, że trzeba tworzyć treści, które są need to know i hard to find, czyli need to know, czyli bardzo konkretny problem naszego klienta, coś, co jest jego złamaną nogą biznesową, a nie tylko skrobię go w tym, a z drugiej strony coś, co jest hard to find, szczególnie to widać na przykładzie B2B, usług i tym podobne, czyli coś, co bardzo ciężko znaleźć. I teraz pytanie, skąd czerpać inspirację, żeby takie rzeczy znaleźć? Ja czerpię inspirację na przykład z książek o Formule 1, z książek o Wiedźmina, czyli innymi słowy Sapkowski ma czasem taką grę słowem, ma na przykład o walce dobra ze złem, w pierwszej części jest to genialnie opisane, że to wykorzystałem też we wpisach i potem miałem z tego klientów, to jest też najlepsze, wpisem, który pochodził od Wiedźmina, więc uważam, że ktoś, kto czyta różnego rodzaju książki, powinien też mieszać style, bawić się trochę tym słowem, czyli trochę na przykład czytam beletrystyki, trochę czytam, ja bym czasem nawet Harlekina jakiegoś sięgnę, ale nie dlatego, że lubię Harlekiny, tylko dlatego, żeby zobaczyć, jak kto ujmuje konkretne słowa na przykład, tak? Nora Roberts, jeśli dobrze pamiętam, pisze Harlekiny, i ona jest bardzo dobrze poczytną pisarką. Tak samo John Grisham pisze świetne thrillery prawnicze, ale on tam się tak bawi słowem, uwielbiam Rainmakera, tego autora, że to powoduje, że ja mam konkretne inspiracje na teksty, bo też jeszcze zwróćmy uwagę na jedną rzecz. Praca copywritera jest bardzo trudna, bo to nie jest praca, powiedzmy, w określonym obszarze, czyli nie wiem, jest księgowy, który jest w obszarze księgowości, na przykład, i robi księgowość, i zna się na księgowości. A teraz copywriter. Dzisiaj ma napisać tekst o samochodach, jutro ma napisać tekst o, nie wiem, o owocach, a trzeciego dnia o usługach profesjonalnych. Ja nie twierdzę, że każdy musi tak miksować sobie usługi, ale jeśli chcemy być dobrzy w copywritingu, bo to jest jednak jakiś określony schemat, tryb i tak dalej, to uważam, że powinniśmy mieć szerokie horyzonty. Bo brak tych szerokich horyzontów spowoduje, że będą po prostu osoby, ja tutaj nawet nie wiem, czy dotrę do tego cytatu z książki Biblia copywritingu, ja zaraz dotrę, dlaczego nie? Oddam głos właśnie Dariuszowi Puzyrkiewiczowi, który świetnie to, uważam, opisał. Dariusz Puzyrkiewicz w swojej książce Biblia copywritingu opisał dokładnie coś takiego. Nawet autor skomentował mój wpis przy rankingu i powiedział, że to ciekawe, że akurat ten cytat wybrałem. I teraz tak, on ma coś takiego. Książka jest fantastycznym podręcznikiem i narzędziownikiem. A dobra, to jest mój tekst, a teraz tak. A więc, czy czytanie jednej książki w tygodniu to dużo? Odpowiadam, to zależy. I Dariusz Puzyrkiewicz pisze. Dobra, przyznam się, jest jedna rzecz, która mnie wyróżnia. Dużo czytam. Jedną, dwie książki w tygodniu. Kiedyś to była jedna książka na dzień, ale te czasy minęły. I ktoś mnie pyta, po czym poznać osobę, która ma duże szanse na sukces w tym biznesie, czyli copywriting, o to tu chodzi, to zawsze mówimy o książkach. Jeśli ktoś czyta przynajmniej 30 książek, nie czyta przynajmniej 30 książek rocznie, to nie wróżę mu wielkiego sukcesu. Dlaczego? Do doskonałego pisania niezbędna jest fascynacja słowami, a to wyraża się w czytaniu. I dokładnie ja też tak to widzę, że jeśli ktoś mówi, że jest świetnym copywriterem, a tak naprawdę praktycznie nie czyta, albo w ogóle, no, można powiedzieć, czyta raz na jakiś czas jakieś książki, bo nie ma czasu na ten, no to uważam, że musi być już bardzo, tak jak Dariusz Puzyrkiewicz. On wcześniej czytał po jedną książkę dziennie, nabył warsztatu, zakładam, że teraz może nie czytać jednej, dwóch tygodniu, nie wiem, czy tak jest, ale z drugiej strony już ma bardzo określoną bazę do tego. I tak samo, jeżeli mamy bazę do tego, jeżeli ja czytam na przykład 90 do 120 książek rocznie, bo tak wygląda mój przedział,
to ja mam z czego czerpać. To jest bardzo proste. I jeżeli będę czerpał tylko z książek pod tytułem cecha, zaleta, korzyść, jak opisać, jak zrobić, jak napisać, no to to będę miał określony zasób słów i będę tylko trochę takim generatorem reklam. A jeśli będę chciał poszerzyć swoje słownictwo o inspiracje z innych dziedzin, bo na przykład klient lubi się inspirować i by też chciał, żeby jego osoby, którym pisze teksty, też się tym inspirowały, a przede wszystkim być skuteczny w tym wszystkim, to uważam, że czytanie innych książek jest niezbędne. Na przykład ja bardzo lubię książkę Mikołaja Sokoła Szybko, szybciej, najszybciej o Formule 1. Tam są różnego rodzaju przykłady z Formuły 1. I część osób już mi powiedziała, jak rekomendowałem tę książkę, okej, ja ją kupię i widzę, że mam już kilka fajnych rzeczy, które mam do wdrożenia, czy do opisania w formie proces w Formule 1 i proces w sprzedaży B2B. I to jest coś, co im się połączyło. Więc tak samo można inny kropek szukać. To, o czym mówisz, przypomina mi taki koncept, który podrzucił kiedyś Paweł Tkaczyk, koncept randomizacji w kontekście kreatywności, że on czasem robi coś takiego, że wchodzi do księgarni, idzie na pałę i bierze pierwszą lepszą książkę, kupuje ją i czyta. I czasem się trafią takie perełki, które są naprawdę użyteczne, a czasem się trafi coś, po co nie sięgnąłby nawet za pieniądze. Ale to właśnie przebija tę bańkę. To taką właśnie to, o czym mówisz, poszerza zasób słów, bo on wtedy powiedział na tym webinarze, że kreatywność to jest umiejętność łączenia kropek w sposób, który jeszcze nikt ich nie połączył, a żeby lepiej to robić, trzeba mieć więcej kropek i lepsze kropki. To chyba cytat ze Steve'a Jobsa. Ja dokładnie tak samo uważam, że jeśli aby połączyć w ogóle kropki, w ogóle trzeba mieć kropki i to jest kluczowa kwestia. I zgadzam się z Pawłem Tkaczykiem, zresztą ja bardzo lubię jego wystąpienia na przykład na YouTubie, które oglądam i bardzo szanuję jego pracę i to jest właśnie dokładnie to, że innymi słowy, jeżeli mamy powiedzmy, tak nazwijmy to, mamy samochód i dotankujemy pół baku po prostu, albo dotankujemy pół baku trochę gorszej benzyny, to może nam się coś wydarzyć po drodze. Albo na przykład okaże się, że stacja benzynowa, nie wiem, bo ja kiedyś jeździłem w Stanach Zjednoczonych Route 66, to tam pamiętam, że czasem od stacji do stacji benzynowej to był kawał drogi. I co, gdy na przykład stacja jest zamknięta? Albo co w przypadku, bo taki miałem ostatnio przykład znajomej copywriterki, dostała niesamowitą szansę z dziedziny, której nigdy nie robiła. I teraz pytanie co? Czy biorę to zlecenie, czy nie biorę? Bo jeśli na przykład pozycjonuje się jako copywriter tylko i wyłącznie od określonych rzeczy, to też jest w porządku. No to mam określony zasób słów, wiedzy i tak dalej. Ale jeśli dostanę super propozycję zupełnie z innej dziedziny, zupełnie z innej branży i to może być dla mnie przełom na przykład w karierze, to teraz pytanie, czy ja będę na to gotowy? I to są właśnie te kropki, o których mówi Paweł Tkaczyk. Bo jeśli ktoś dostaje super propozycję i mówi, a nie, słuchaj, bo ja nie chcę się skompromitować i tak dalej, to też jest wyraz odpowiedzialności. Tylko my możemy się do tego przygotować, a to przygotowanie to jest między innymi właśnie wchodzenie do tej księgarni i czytanie randomowych książek i spojrzenie, jak to się bawi słowem. Bo to nawet powiedziałem, po autorach książek o copywritingu widać, czy ten autor naprawdę to lubi. I tu po różnych autorach widać, na przykład nie wiem, bracia Hit, czyli te przyczepne historie, liczby się liczą, widać, że oni to uwielbiają. Oni zresztą co napiszą książkę, to jest bestseller. Po Klaudynie Maciąg widać, po Dariuszu Puzyrkiewiczu oni widać, że oni to uwielbiają. To nie jest tak, że on po prostu napisał książkę, żeby gdzieś coś więcej sprzedać swoich usług. Oni to lubią i to jest też wyznacznik tego wszystkiego. Pełna zgoda. Czasem tak mam wrażenie, że właśnie, że ktokolwiek cokolwiek liźnie wiedzy albo gdzieś coś u kogoś podpatrzy, potem robi z tego książkę albo kurs i sprzedaje i... Nie chcę powiedzieć, że część książek czy kursów nie powinno powstać, ale tak samo jak w kwestii książek, tak w kwestii kursów dla copywriterów jest ogromny przesyt. I to będzie następne pytanie, ale zanim do niego przejdziemy, tu w twojej wypowiedzi pojawiło się takie zdanie hard to find i wtedy mi kliknęło, że taką książką o copywritingu hard to find jest książka Breakthrough Advertising Eugenia Schwartza. Czy słyszałeś? Pewnie, że słyszałeś, nie? Znaczy, jak ją znaleźć? Nie. Jakoś się, to musiało mi umknąć, ale nie wiem jakim cudem. Ja sobie już ją patrzę. No to cię trochę napuszczę na tę książkę, bo ona jest, kurczę, niedostępna. Ona jest po prostu, znaczy jest dostępna, sprzedaje ją jeden facet, który ma teraz, dzierży prawa autorskie, tylko okay. Że ona kosztuje 600 zł, nie? Okej, dobra. I to mówisz, powiedz mi jeszcze autora? Eugene Schwartz.
Okay. Przez STH. Dobra, ale to widzisz, to bardzo ciekawe, a no faktycznie, widzę, no, to bardzo ciekawe, to dobrze o tym mówisz, powiem Ci dlaczego dobrze o tym mówię, ponieważ my w MT Business mamy też taką opcję, nie wiem na ile to ten autor jest, czy osoby są gotowe, żeby podzielić się tym prawem autorskim do wydania w Polsce tej książki, ale jeśli my wydajemy książkę, jak ktoś nam książkę zarekomenduje, to takim jego przywilejem jest to, że może napisać sobie rekomendację tej książki na skrzydełku książki, czyli tutaj po prostu z informacją, z firmą, z nazwą i tak dalej. Więc ja się zorientuję, jak wygląda w kontekście polskich praw. Ale to bardzo ciekawe, faktycznie widzę, $397 jest na Amazonie, więc no coś tutaj wartości jest i widzę, że tutaj różnych wideo rekomendacji jest mnóstwo, więc to też ciekawe. Znaczy, zastanawiam się nad tym. Zobaczymy, czy tobie się uda to ściągnąć do Polski. To byłby przełom, ale ja mam takie przeczucie, że osoba, że właściciel praw autorskich nie pójdzie na to. Bardzo często tak jest. Znaczy powiem tak, bo jak widzę już, bo to jest, jak to mówię, pricing, tak? Czyli innymi słowy, jak ktoś już wycenia w takiej cenie, to już dużo znaczy, więc to jest. Ale znaczy zawsze warto spróbować, bo. Sam jestem ciekawy. Spróbujemy, no zobaczymy. Nie słyszałem tej książki, ale coś chyba ci przerwałem. Jestem chyba pierwszym człowiekiem, który wskazał książkę, której Paweł Jaczewski nie zna. To jest kolejny sukces. Akurat tego zakresu faktycznie nie ma wiele takich rekomendacji, bo przez ręce, że tak powiem, przechodzi im bardzo dużo książek i to jest, no tak, to jest i przekleństwo i błogosławieństwo, bo to też, ja bardzo dużo czytam książek też słabych, z tego względu, że aby wybrać dobrą książkę do wydania w MT Biznes po polsku, to muszę tych książek dużo słabych przeczytać, żeby dużo odrzucić, bo mniej więcej tak, nie wiem, 9 z 10 książek odrzucam, mniej więcej, do wydania. A mniej więcej 5 z 10, które odrzucam, jest dobre. To nie jest tak, że to są słabe książki. Słabych jest 4, powiedzmy, 5 jest dobrych i jedną wybieram. Bardzo często piszę, to jest dobra książka, tylko są różne rzeczy, które powodują, że my tej książki nie wydamy w MT Biznes. Jednym z przykładów, przykrych bardzo przykładów, jest to, że książka jest za gruba, bo ludzie nie chcą czytać książek po 600 stron, nawet jak są fantastyczne często, albo ewentualnie zrobione w tomach, to prędzej. Ale z drugiej strony to są często dobre książki, które niedokładnie targetują polski rynek, czy polskiego odbiorcę biznesowego. To jest ciekawe, ta statystyka, że 9 na 10 książek odpada, bo kiedyś, jak jeszcze za czasów forum literackiego, weryfikatorium, mieliśmy tam przyjemność, że tam w sumie nadal aktywnie się udziela Andrzej Pilipiuk. I on właśnie wspominał o tym, jak wygląda proces, jak trafia książka do wydawnictwa, że w jego przypadku to było mniej więcej tak, że jak wysyłał maszynopis, to on nie trafia do redaktora, tylko najpierw trafia do pani, on ją nazwał chyba Grażynka, i pani Grażynka czyta pierwszą stronę, jak się pierwsza strona nie spodoba, to maszynopis idzie do kosza. Czyta drugą stronę, później czyta całość, jak się całość nie spodoba, to idzie do kosza i tak odpada 9 na 10. I to, co zostaje, idzie do redaktora, redaktor następnie znowu 9 na 10 odrzuca i ewentualnie potem jeszcze, jak coś jest takie wątpliwe, to trafia do naczelnego. Czyli to jest ciekawe, bo często ludziom się wydaje, że bo ja napiszę książkę, to pójdzie, nie? To pójdzie i... Zresztą sam zostałem odarty z marzeń w ten sposób, nie? Ale to, co ja napisałem, to było bardzo słabe. Także... powiem tak, my bardzo często, jak ja rozmawiam z autorami, to bardzo często mówię wprost, słuchaj, my zdecydowaną większość książek odrzucamy, ale nie dlatego odrzucamy, że one są słabe, tylko że są też dobre, ale na przykład jest dużo lepsza książka na tej pozycji na tym rynku. Bardzo prosty przykład, właśnie copywriting. Jeśli mamy książkę osoby, która chce napisać książkę o copywritingu i by do nas przyszła, nie o to chodzi, że ona by stała niżej w rankingach, tylko ona by nam musiała dać solidne argumenty, że ta książka się sprzeda, po prostu. To jest inna książka o copywritingu niż te, które już dotychczas są. Bo teraz wyobraźmy sobie człowieka, klienta, który przychodzi do sklepu i ma całą półkę soków. I ma całą półkę soków, tylko różne marki. I teraz moje pytanie, którą książkę wybrać, czy który sok wybrać? Jak nie ma jednego, to kupujesz drugi, po prostu. To są rzeczy, które są zamienne, czyli to nie jest tak, że copywriting to jest... czasem ktoś lubi autora, czasem ktoś lubi to, ale z reguły człowiek potrzebuje rozwiązać konkretny problem biznesowy, a może rozwiązać tym, a może rozwiązać tym. A jak nie ma o copywritingu, to wezmę o webwritingu na przykład, czyli trochę nie ma coli, to wezmę tonik na przykład, czyli może to nie jest dobry przykład, ale nie ma coli, wezmę Sprite'a, przykład. I w ten sposób, więc dokładnie to samo, tylko że u nas jest proces w wydawnictwie zrobiony trochę inaczej, a mianowicie
Bo często jest tak, że w wydawnictwach są osoby, które wybierają książki do wydania, promują książki do wydania i sprzedają książki, które już zostały wydane. A u nas jest trochę inaczej, bo u nas to jest trochę też jeden zespół. Ja wybieram książki, które do wydania. I mam jeszcze dwie osoby u nas w zespole. Oczywiście decydujemy w całości, całym zespołem, tam jest około 15 osób w sumie, ale my wybieramy te książki, my czytamy, my sprawdzamy na przykład angielskie książki, bo sprawdzamy, jak to celuje w konkretny problem biznesowy, bo takie książki w tej chwili dzisiaj są najlepiej. I potem jak zobaczymy, że okej, super celuje, to idziemy dalej. Przykładem był, bardzo dobrym przykładem jest na przykład książka człowieka, który przez 13 lat zarządzał Nike w Polsce, Witolda Kowalskiego, książka Świadomy Lider. Jakby ktoś pomyślał, książka o leadershipie, 517 stron, jeszcze duże strony, no to ci liderzy nie będą mieli kiedy tego czytać, a ona nam się bardzo dobrze sprzedaje, ponieważ po pierwsze jest człowiek, Witold Kowalski, który ma fantastyczną swoją historię, ale i misję i wartości. Tą książkę się czyta ciekawie, bo trzeba ją czytać trochę na kawałkach, ale ma autorskie swoje przemyślenia, a nie trochę zapożyczeń, ale bardzo dużo swoich przemyśleń i ma swoją historię, to za nim idzie. I mieliśmy wspólne wartości, które nas połączyły. Normalnie jakby ktoś przyszedł i powiedział, że ma 600 stron książki dla lidera, to nie wiem, czy bym, szczerze mówiąc, był taki chętny do wydania, bo to byłoby duże ryzyko, że ta książka zginie trochę w innych dobrych książkach dla lidera. I tak samo, jak mamy inne tytuły i tematy. To jest kluczowa sprawa. Wydawnictwo też bierze trochę odpowiedzialność po tym, żeby to się sprzedało. My nie chcemy, żeby autor, który do nas przychodzi, dowiedział się, że książka jest na półce i do widzenia. I koniec. My chcemy też działać aktywnie, promocyjnie. Pokazać go przy wywiadach, pokazać go przy, nie wiem, połączyć z dziennikarzami w odpowiednich czasopismach, żeby on był często na świeczniku i te jego wartości, żeby były. Ale do tego też jest potrzebna książka, która jest też wyrazem misji i wartości autora, bo potrafimy też mniej więcej rozróżnić książki, które są, powiedzmy, trochę elementem lejka sprzedażowo-marketingowego, a naprawdę wyrazem kogoś. Oczywiście nie tylko takie przechodzą, które są wyrazem kogoś, bo czasem może być bardzo dobra książka narzędziowa. Ja dlatego zawsze, jak ktoś mnie pyta, w zeszłym tygodniu rozmawiałem też z świetną osobą, z Magdą Grabowską, która mnie zapytała, czy chcesz historię krótką o tej książce, czy długą. Ja mówię, chcę długą, bo ja zawsze chcę wiedzieć, co się za tym kryje, co za tym stoi. Dla mnie ważny jest ten człowiek, który za tym idzie. Więc my mamy razem iść, bramię w ramię i wydawać i potem fajne rzeczy robić. Bo też, co często autorom powtarzam, jak się wydaje książkę z wydawnictwem, to rzadko kiedy się też zarabia tak dobrze na tej książce, że to zwraca wysiłek na tej książce. To jest tak, że ten autor dostaje zwrot ilośćkrotny, ale w swoich usługach, które robi, czyli innymi słowy, a to doradztwo, a to szkolenia i tym podobne. Bo jeśli on myśli, żeby po prostu zarobić książkę, to ja mu polecam bardziej self-publishing. My też robimy self-publishing, że możemy mu po prostu z pliku Word zrobić książkę w oprawie. To też nie ma problemu, bo to wtedy autor inwestuje, to też robimy. Ale z drugiej strony, no dla nas kluczowe jest to, że jak jesteśmy już z autorem, to ten autor jest przy nas, blisko, jesteśmy razem, on jest też dostępny, możemy mu pomóc, on może nam różnego rodzaju też kierunki wskazać. Na przykład to jest najlepszy przykład właśnie z tym Witoldem Kowalskim, on ma też syna Tomasza Kowalskiego, otworzyli kanał Kowale Biznesu i tam mówił mi, słuchaj, mam tutaj analizę Nike kontra Adidasa, normalnie analiza biznesowa Nike i Adidas, świetna sprawa, naprawdę to się tego tak słucha genialnie, o tym jak on zaczął zarządzać Nike w Polsce, Adidas miał 80% rynku i oni ten rynek powoli przejmowali tak naprawdę. Jak to wyglądało, jak to było istotne, jaki była moda, jaki był trend na te buty do biegania, super, to się tego super słucha, ale on mi pisze, tu zobacz to, tu mnie połącz tu myśl tam. I to jest właśnie taka współpraca, jaką ja widzę z autorem, że my chcemy wspólnie gdzieś działać dla naszych czytelników. Tyle. To jest ciekawe, to rozróżnienie przypomina mi różnicę w copywritingu, czy różnicę w marketingu między B2B a B2C. No bo B2C to jest sprzedaż bardziej poprzez emocje, a B2B to jest już sprzedaż taka bardziej wykalkulowana, bo to ma realizować cele biznesowe, nie? I tutaj przypominam sobie, no bo jak wydajesz książki, zresztą sam doskonale wiesz, jak wydajesz książki beletrystyczne, zwykłe, jakieś fantastykę, dramaty, romanse i tak dalej, no to ma też w sumie dokonać konwersji, no bo czytelnik ma nie pozostać obojętny. Ma to wywołać jakieś emocje, to takie, żeby ktoś powiedział na koniec, wow, ale zajebista książka. Dokładnie. Przypomina mi się tutaj sytuacja właśnie, tak jak ty masz Formułę 1, ja mam Rancho. Rancho okay. Jest pisarz, jest profesor Witebski i on napisał powieść gdzieś tam
na podstawie jakiegoś natchnienia i kobiety ze wsi dostają tę powieść do czytania i wszystkie ryczą. Ryczą jak bobry, nie? No i później książka idzie w świat i zostaje bestsellerem. No i to jest spoko, ale to, co jest w książkach biznesowych, to książka biznesowa ma rozwiązywać problem. I to idealnie się wpisuje właśnie w różnicę między B2B a B2C. Dokładnie. I tak jak zobaczysz sobie B2B czy B2C, B2C na przykład na targach książki, to fantastycznie widać na targach książki. Przychodzą nastolatki i kupują książki, one kupują oczami często te książki, bo te książki mają, tak jak masz na przykład ten element książki, to one mają te barwione brzegi tak zwane, czyli po prostu kolorowe, teraz już są napisy na tym, wszystko można zrobić. I one kupują trochę oczami te książki, to jest piękna okładka, super. I każdy ma swój styl wyboru, ale to jest właśnie przy B2C często zakup emocjonalny. Czyli jak ja na przykład chciałbym sprzedać jedną książkę albo sprzedać jedną książkę, żeby ktoś kupił ją kilkanaście czy kilkaset razy czy kilka tysięcy razy, to na przykład idealnym narzędziem, które mamy potwierdzone, jest TikTok. Na TikToku mamy takie TikToki, które po TikToku sprzedało się, nie wiem, 600 książek. Mamy książkę na przykład Phila Bardena, Odkoduj pułapki myślenia w biznesie. Super książka z ekonomii behawioralnej. Jak mówiłeś o pułapkach myślenia, to Odkoduj pułapki myślenia w biznesie są pułapkami myślenia tylko w przełożeniu na biznes. Pokazane konkretne przykłady kampanii. Tam ono się też powołuje na Kahnemana. Więc dlatego nagrałem TikToka i od razu widziałem po prostu takie dosłownie lawinę zakupów. A że TikTok przeważnie przechodzi potem na sprzedaż Allegro, to od razu było to idealnie widać, bo mieliśmy najniższą cenę, to była przedsprzedaż, więc nikt inny tego w tym momencie nie miał. Od razu jak naocznie to było widać. I to jest właśnie ta sprzedaż emocjonalna, czyli innymi słowy pokazuje coś super wartościowego, co ma przełożenie na biznes, ale chcę sprzedać jedną książkę, jedną sztuk jeden. Ale jakbym chciał sprzedać na przykład książek kilkaset, kilka tysięcy, na przykład ranking, czy na przykład nie wiem, na uczelnie się do mnie odzywają, bo robię rankingi książek i mówią, że chciałyby kupić książki dla swoich studentów, ale zwracają się do mnie, ponieważ ja robię te rankingi obiektywne, czyli nie tak jak teraz widzisz, rozmawiamy, ja mógłbym ci przynieść 7 książek MT Biznes z copywritingu, tylko jaka byłaby tego wiarygodność? Byłbym po prostu chodzącą reklamą MT Biznes, a ja nie jestem chodzącą reklamą MT Biznes, bo polecam wszystkie książki, które są na rynku. O Dariuszu Puzyrkiewiczu, on wydał książkę z OnePressem i ja nie mam z tym problemu, dla mnie to jest bardzo dobra książka, ja chcę ją promować i chcę o niej mówić. Ale to jest właśnie ta różnica, że dlatego do mnie potem przyjdzie uczelnia, firma czy inne osoby i powiedzą: Paweł, weź mi dorać prezenty gwiazdkowe dla osób, potrzebuję, mam taki problem. Albo przyjdzie do mnie inna osoba i mówi: chcę dla swojego zespołu, bo potrzebują tego, tego i tego, to ja im konkretnie doradzę, ale doradzę im z całego rynku, a nie na zasadzie, że tylko ze swoich książek. Więc to jest właśnie kluczowa sprawa, która też jest game changerem. I to właśnie zauważyłeś bardzo to dobrze. Między B2C, gdzie jest zakup emocjonalny i czasem, jak to mówię, czasem kupujesz, a potem nie zawsze musisz kupić drugi raz, bo to jest po prostu ten tytuł. Tak w B2B niesamowite ważne jest tutaj też, bardzo ważny jest też element zaufania. W obu przypadkach zaufanie jest bardzo ważne, ale w B2B uważam, brak zaufania po prostu kładzie biznes tak naprawdę. Czyli i tu kładzie biznes, ale chodzi mi o taką rzecz, że jest kluczowy pod kątem tego, żeby ktoś ci zaufał i poszedł za tobą. Czyli na przykład, nie wiem, dlaczego mam wziąć szkolenie z copywritingu u tego czy u tego? Albo na przykład, dlaczego szkolenie mam w sprzedaży wziąć tu czy tu? Albo konsultacje dla moich handlowców. Dlaczego mam u kogoś wziąć? To są właśnie rzeczy, na które się odpowiada długo. To nie są rzeczy, na które się odpowiada: dobra, wezmę u tego, bo ten ma fajną stronę. Nie. Tak mogę powiedzieć, bo kupię książkę, ma fajną książkę, ale nie cały projekt szkoleniowy na przykład. I to jest właśnie też ta subtelna różnica w tym. To jest też jedna ciekawa rzecz, którą poruszyłeś, że ty polecasz nie tylko swoje książki, znaczy swoje w sensie z waszego wydawnictwa, ale też i z innych wydawnictw, które są godne polecenia. I to jest jeszcze jedna bolączka. Ten trend już się odwraca, ale to moim zdaniem jest bolączka marketingu B2B, bo spotkałem się parę razy, tworząc treści na zlecenie, że nie mówmy o konkurencji. Najlepiej udawajmy, że konkurencja nie istnieje, że jesteśmy jedyną firmą w całym segmencie o wartości 10 miliardów dolarów na globalnie. I jak nie powiemy o konkurencji, to klient się o konkurencji nie dowie i nie pójdzie do konkurencji, tylko do nas. A z drugiej strony, na Zachodzie jest trochę popularniejszy ten patent, że porównujesz siebie do konkurencji i wyłuszczasz swoje mocne strony, nie? No, ale właśnie o to chodzi, że teraz pytanie, kim jesteśmy w całym procesie? Czy jesteśmy,
trochę nazwijmy to sprzedawcami, naciągaczami, czy jesteśmy sprzedawcami, doradcami, którzy chcą najlepiej. Ja dzisiaj dokładnie o tym stworzyłem pis na LinkedInie, bo ostatnio w ręce mi wpadł, nie w ręce, tylko w internecie przeglądałem treści i jest dokładnie coś takiego. Sprawdź top 10 książek o rozwoju osobistym, które doskonale sprawdzą się na wakacyjny wyjazd. Idealnie widać, że teksty po SEO, nie wiem, czy przez chatbota pisane, czy nie, czy przez ChatGPT, przepraszam, pisane, czy nie, ale wszystkie 10 książek były z tego wydawnictwa. No to czy wszystkie 10 książek, które się nadają idealnie na wakacyjny wyjazd i to są top 10, czy top 10 jest tylko z tego wydawnictwa? No nie. Ale to wydawnictwo uznało, że taka jest ich polityka. W porządku. Tylko o to mi chodzi, że jeśli pewnie ktoś będzie pytał ich o doradztwo w zakresie książek, no to nie będą zbytnio wiarygodni w tym zakresie. I to jest bardzo często, tak jak mówisz właśnie, miałeś takiego klienta, gdzie piszesz, udawajmy, że nie mamy konkurencji. Możesz tak zrobić, tylko pod warunkiem, że masz odpowiednią, bardzo mocną pozycję, bardzo mocną pozycję, to jest jedna rzecz, bo to jest kluczowa, znaczy mocną pozycję na tyle, że nie musisz zważać na konkurencję, ale uważam, że każdy powinien zważać dzisiaj na konkurencję, to jest jedna rzecz. A druga sprawa to jest taka kwestia, że zawsze musisz mieć uwagę, że jest konkurencja, że z kimś konkurujesz, ale druga sprawa, dzisiaj każdy pisze o tym i na LinkedIn, i w innych źródłach. Jaka jest rzecz kluczowa, na którą zwracamy uwagę? Autentyczność. A teraz pytanie, czy jesteś autentyczny, jeśli widzisz tylko siebie, tylko swoją firmę, tylko swoją markę, tylko siebie? Moim zdaniem będzie o to coraz trudniej. Na przykład mam koleżankę, która jest rekruterką, bardzo dobrą rekruterką, ale też prowadzi całą firmę rekruterską. Też to jest w ramach, tak jak mówiłem wcześniej, Szymon Negacz, to jest Iwona Borawska. Ona ma też firmę HireWise i ona napisała wpis na LinkedIn, który brzmiał, kiedy nie rekrutować. Osoba, która zarabia kasę, gdy zrekrutuje człowieka i ona za to dostaje pieniądze. A ona napisała, kiedy nie rekrutować. Co to oznacza? Że są sytuacje, kiedy nie warto do mnie przyjść, kiedy ja nie powiem ci, kup u mnie. Ponieważ ja zniechęcę, można powiedzieć, sprawimy dużo więcej szkody niż pożytku. A przecież są takie osoby, które mówią, dobra, kup zawsze, tak, oczywiście, na pewno się przyda, na pewno będziesz zadowolony. To widać idealnie też na targach książki, ja to tak notabene. Idę na targi książki i to robię celowo, to robię bezczelnie i celowo. I pytam się sprzedawcy przy książkach, biorę książkę z tego, znam książkę tego, tą, którą biorę i pytam się sprzedawcy, czy ona się sprawdzi dla. I wtedy patrzę, co on mówi. Czy on na przykład sięga do książki i patrzy, czy się może sprawdzić i to uważam za w porządku. Na przykład nie zna do końca każdej książki, bo nie musi znać, ale sprawdza, czy mówi, wie pan co, nie, moim zdaniem to się nie sprawdzi, czy mówi, tak na 100% się sprawdzi, to jest idealna książka dla tych, a w opisie nawet książki jest napisane, że to nie jest książka dla tych osób. Więc o to chodzi, że to łatwo zweryfikować, przepraszam, taki bullshit, czy ten człowiek chce mi w coś wcisnąć, czy nie. Zwłaszcza jak, wiesz, jak ja się trochę na tym znam, to tym bardziej jest to kluczowa sprawa. Na targach książki sprawdzenie tego, gdzie można powiedzieć, myślisz, trochę robisz tajemniczego klienta, czyli przychodzisz, niby udajesz, że coś, że nie wiesz, że się nie zna, że chciałbyś, to trochę, nie wiem, czy kojarzysz, z TikToka jest taki człowiek Anatoli. I am a cleaner here, czyli on przychodzi, dokładnie, on przychodzi taki niepozorny, a potem podnosi ciężar 200 kg i wszyscy zaskoczeni dlaczego. I ja nie mówię, że jestem Anatoli, ale chodzi mi o to, że przychodzę i trochę rażnę głupa, patrząc jak konkurencja działa. Czy konkurencja działa w sposób taki, że doradzą mi szczerze i są takie osoby naprawdę, które mi super doradzają, albo mówią, nie, proszę pana, wie pan co, ja bym chciał panu powiedzieć, ale ja dokładnie nie wiem, nie znam się, nie będę panu teraz mówił. I to jest w porządku. A są takie osoby, które mi wciskają kit, mówiąc, że to jest na 100% książka o tym, a to nie jest książka o tym, po prostu. Dokładnie. Popatrz, jak bardzo to przypomina copywriterów, którzy, wiesz, jak przyjdziesz do copywritera i się spytasz, napiszesz mi dzisiaj o betonach do szamba 10 artykułów? Oczywiście. A jutro mi napiszesz o hulajnogach elektrycznych? Nie ma sprawy. A pojutrze o biurkach podnoszonych? Co tylko dasz. A jeszcze w przyszłym tygodniu o tym, jak szybko skręcać długopisy, też napiszesz? Też napiszę, nie? A później się okazuje, że albo to jest zlecone, albo jest czata GPT, albo jest po prostu zrobione słabo, bo ktoś się na tym nie zna, albo jest po terminie, bo nagle się okazuje, że no dobra, kurde, to skręcanie długopisu to jest jednak bardziej skomplikowane zagadnienie, niż mi się początkowo wydawało. Ja się tutaj muszę szybko dokształcić i pewnie nie zdążę, nie? Więc mówiąc komuś, ja na przykład mam taki patent, raz, że się przejechałem na trudnym zleceniu o ocenie zdolności, ocenie zgodności z normami europejskimi, daj spokój, nie chcę nawet o tym mówić, ale to mnie bardzo dużo nauczyło i teraz jeżeli ja się na czymś nie znam, to mówię po prostu, słuchaj, ja się na tym nie znam, ale znam kogoś, kto się zna, tu jest namiar do tej osoby,
Trzy osoby są zadowolone. Klient dostaje specjalistę. Ja nie muszę się z tym grzebać, bo się na tym nie znam i nie muszę się męczyć. I ktoś znajomy dostaje zlecenie. Ktoś znajomy później usłyszy, nie wiem, czy pisze o ubezpieczeniach i powie, nie, ale znam kogoś, kto pisze. Ten ziomek tam stamtąd. I to jest właśnie coś, uważam, co czym trafiasz w sedno. Kluczowa kwestia odnośnie tego bycia blisko biznesu przez copywriterów i inne osoby. Jeżeli ja ostatnio rozmawiałem nawet z jedną osobą, która jest copywriterką, bardzo dobrą copywriterką, Dorota Prus. Mamy bardzo dobre relacje i możemy sobie szczerze mówić niektóre rzeczy. Ona mówi, Paweł, nie wracałem do ciebie z niektórymi rzeczami tak od razu, bo ja nie chciałem ci tematu położyć. Wiem, że ty mi dałeś rekomendacje, ale chcę, żeby to, co ja zrobię, było naprawdę super, albo powiedzieć ci, słuchaj, Paweł, ja tego nie zrobię, bo nie, się w tym nie czuję. Naprawdę świetne podejście Doroty. Jeżeli chcecie, to też zapraszam do kontaktu z nią, bo fantastyczna osoba i profesjonalista, nie będzie wam nawijała makaronu na uszy, że coś uda się, a naprawdę się nie uda. I to jest właśnie to, co ja też działam od wielu lat. Też, czyli innymi słowy, kiedyś pozyskałem klientkę na bardzo duży projekt szkoleniowy, warty wiele dziesiątek tysięcy złotych, że tak powiem, na kilka lat tak naprawdę, bo przez nasza współpraca się układała aż do końca, aż do odejścia z mojej firmy. Zaufanie klientki udało mi się tak naprawdę zdobyć taką sytuacją, że ona mówiła tak, panie Pawle, a ja potrzebuję księgowego dla syna, ale on ma małą firmę, więc może pan mama mogłaby sobie doradzić? I ja, znając z poprzedniej firmy jeszcze księgowego, który był moim klientem, poleciłem go jej, bo wiedziałem, jaki jest jego mental, jakie jest jego podejście, że on to zrobi super albo nie zrobi, bo powie, że się do tego nie nadaje. I po dwóch czy trzech miesiącach odbieram telefon do klientki i mówię, panie Pawle, ten księgowy, którego mi pan polecił, to jest mega człowiek w ogóle. Ja teraz rozważam przeniesienie księgowości do niego, a w kwestii szkolenia, to niech pan wysyła ofertę i robimy. Dokładnie tak było, dokładnie tak było. I bo to jest właśnie kwestia kluczowa. My, copywriterzy, muszą zwracać uwagę na wiarygodność. Nie ma czegoś takiego jak, przepraszam, rejestr nierzetelnych copywriterów, ale fama po mieście, że tak powiem, czy po internecie się niesie. Czyli innymi słowy, jeżeli ty będziesz miał zespół, nie chodzi o to, żebyś ty miał zespół 10 ludzi, tylko po prostu ty jesteś świetny w obszarze takim, takim, takim i takim. Masz obok siebie osobę, która zna się na tym, na tym, na tym i na tym. Albo może się znać, bo to, co mówiliśmy wcześniej, że jest taka ta rzecz, żeby ten bak był pełny, czyli żeby doszkalać się cały czas, żeby być innym, ale no, nie wierzę w to, że ktoś napisze jednego dnia o szambach, drugiego o hulajnogach elektrycznych, a trzeciego czegoś jeszcze innym, bo temat trzeba zgłębić, bo to nie można napisać po prostu sobie dzisiaj pierwszy raz słyszę o szambach, takich, nie wiem, powiedzmy wkopywanych w ziemię albo takich typu bio a jutro piszę o tym post, bo nie trafi albo w potrzeby klienta, albo to będzie po prostu tekst kompletnie chybiony, że tak powiem, no. I to jest właśnie kluczowa sprawa. Ale jaki jest efekt tego wszystkiego? Ktoś po całym końcu napisze, nie miałem z tego klientów. I oczywiście będzie próba wyjaśnienia sobie, że a to może to nie zadziałało, a to może źle kampania ustawiona. Tylko na końcu laury albo gdzieś tam krytykę zbiera i tak myślę też copywriter. Bo ktoś potem zerknie na to inny i powie, kto panu to tak skrzanił. Bo ja bym zupełnie to inaczej napisał. A ja się znam na szambach, bo pisałem o szambach 20 razy. I wtedy napiszę mu tekst, on zadziała i jaka jest wtedy wiarygodność tego copywritera. To jest coś, na co często, znaczy mówię, nie zwracamy aż takiej uwagi, choć myślę, że to jest coraz bardziej idzie ten, ale wiarygodność, autentyczność czy odmówienie czasem klientowi zlecenia jest czasem dużo ważniejsze niż zyskanie jednej faktury, albo polecenie kogoś innego. Czasem polecenie konkurencji, tak jak ja dzisiaj też po prostu polecam konkurencję, no bo to nie czarujmy się, to jest konkurencja moja. I dlaczego to robię? Dlatego, ponieważ chcę, żeby człowiek, który jest copywriterem albo chce kupić książki, kiedyś przyszedł do mnie i zapytał się, jaka jest najlepsza książka z tego zakresu. Ja mu nie powiem, słuchaj, 3 Zemte Biznes są najlepsze. Ja mu powiem, weź pod uwagę tą, tą, tą i tą i koniec. I to będą, przeważnie to będą różne wydawnictwa, chyba, że mam jakąś określoną ścieżkę już, którą przeszedłem i wiem, że ta akurat na przykład Zemte Biznes mu pomoże. Zemte Biznes czytam trochę więcej, więc może trochę więcej jest w tych moich rekomendacjach, ale pokazuję książki wydane w self-publishingu, pokazałem książkę o fundacjach, pokazałem książkę z Marketer Plus, którą wydał. To jest właśnie to, czyli pokazanie szerokiego obrazka tego wszystkiego, a nie na zasadzie jestem ja i nikogo nie ma. No, więc świetny przykład dałeś z tymi właśnie szambami i hulajnogami.
Tak, a propos jestem ja, to oczywiście nie polecamy Doroty Prus, bo to moja konkurencja, a no wiadomo. A, no to nie. To nie, to wytnij. Nie. Ja się akurat nie boję, znaczy nie boję się konkurencji. Konkurencja jest, ale uważam, że w tej chwili podejrzewam, że Dorota Prus ma tyle roboty, że nie może jej przerobić i to jest taka robota, której ja bym nie wziął. Ja mam tyle roboty, że też nie mogę przerobić i to jest robota, której Dorota by nie wzięła. I myślę, że roboty dla copywriterów jest od cholery w tej chwili. Jest, mimo wszystko jest od cholery pracy. Dobry copywriter się odnajdzie. Czy wyjdzie AI, czy wyjdą jakieś inne tego typu rzeczy. Dobry copywriter, który jest, tak jak mówisz, blisko biznesu, rozumie klienta, wie czego on chce, wie w jaki sposób produkt rozwiązuje problem, a nie po prostu umie dwa zdania do kupy skleić, że copywriter będzie miał po prostu robotę, nie? Zdecydowanie będzie miał robotę, ponieważ to jest wszystko na temat spojrzenia. Pierwsza sprawa, relacji zaufania z klientami. Druga sprawa, że czasem, czy może inaczej, teksty pisane przez ChatGPT, nie mówię, że w 100% to można zobaczyć, ale można. Ostatnio chyba, jeśli dobrze pamiętam, jedna z wód mineralnych miała bardzo duży fuck up, przepraszam, jeśli chodzi o to, że wkleiła też z prompta konkretną treść, więc to pamiętam, że był duża rzecz. Ale to widać czasem ten ChatGPT w tych tekstach. Dlaczego ja o tym mówię? Ponieważ tak jak ty mówisz, masz rzeczy, których nie możesz przerobić. Ja mam na przykład takich klientów, gdzie mówię, posłuchaj Agnieszka, czy pani Agnieszko, to różnie, w zależności od tego, jak się czasem do klienta zwracam, ale posłuchaj Agnieszka, mam dla ciebie taką propozycję tych książek, kup ode mnie te, a na przykład te kup gdzie indziej, ja ci tu podaję link do sklepu, bo tam kupisz na egzemplarzu 10 zł taniej na przykład, bo my sobie jeszcze marżę doliczamy do tego, a ona mi pisze, nie Paweł, ja chcę kupić od ciebie ten sam produkt, to nie jest nawet coś, wiesz, wytwór myśli, tak jak czasem jest dobry copywriter i tak dalej, ten sam produkt, bo my nie zdajemy sobie sprawy, jak duże ma znaczenie zaufanie, wiarygodność, autentyczność i jeszcze jedna rzecz, która jest oczywista, ale wielu w biznesie jej nie patrzy, a mianowicie i w biznesie mówię w kontekście zlecenia jako copywriter, ale też jako pracownik, przewidywalność. My lubimy ludzi przewidywalnych, takich, którzy możesz być czasem nieprzewidywalny w tekstach, że ktoś coś złamać schemat, ale jako rzetelna firma bądź przewidywalny, ponieważ jeżeli zaczynasz na przykład, nie wiem, kombinować, cwaniakować, ktoś ma po prostu różnego rodzaju wątpliwości, to w pewnym momencie zastanawia się, czy ja mogę na tobie polegać, czy ja mogę ci ufać. I to są pytania, które podkupują potem czasem całą wiarygodność i zaufanie i relacje z tą osobą. Bo jeżeli ty jesteś na przykład, tworzysz wpisy klientowi od 5 lat, klient wie dokładnie, bo widzi efekty, mierzy to, sprawdza to, coś nie pójdzie na przykład, to ci klient wybaczy. Dlatego, ponieważ przez tyle lat cały czas działaliście super, cały czas działacie super i masz kredyt zaufania tego klienta. Nie twierdzę, żeby go nadużywać, tylko chodzi mi o to, że zawsze będzie ten kredyt zaufania tego klienta i klient jest w stanie zapłacić więcej, tak jak ja w moim przypadku widzę czasem nawet za to samo, dzięki temu, że to robisz ty, a nie ktoś inny. I ten klient w moich oczach też zyskuje, bo jeśli on mi mówi, Paweł, słuchaj, ja chcę u ciebie, nie mówię, że przepłacić, bo to nie jest dobre słowo, no tak. To dla mnie to też jest oznaka ogromnego zaufania. Wiadomo, że może dla niego fajnie jest mieć jedną fakturę, a nie dwie, ale z drugiej strony to nie był element przeważający. I tak samo u ciebie, jeżeli masz, na przykład tworzysz treści, masz relację z klientem, zaufanie, i to on ci potem sam z siebie poleci kolejnych klientów, bo będzie widział efekty u ciebie. No, więc tak, ja to tak widzę i to naprawdę działa w relacjach z klientami. Po prostu wystarczy, jak to mówię, wystarczy nie ściemniać i wystarczy nie nawijać makaronu na uszy. Nie? Są osoby, które tworzą treści copywriterskie. Ty przecież tworzysz treści copywriterskie i masz, mówisz, klientów cały czas. No i to jest właśnie też to. To Wojciech Herra też opisywał o tym. On używał przenośni tak zwanej wanny, czyli innymi słowy masz wannę, na samym dole są klienci, którzy płacą ci najmniej, potem są trochę więcej, na górze są ci, którzy płacą najwięcej. I teraz pytanie, jak piszesz dobre treści copywriterskie, jesteś dobry w tym, co robisz, robisz dobry content marketing i tak dalej, to potem ta wanna zaczyna się przelewać, bo tych klientów zaczynasz mieć po prostu o tyle. I on właśnie co wtedy mówi, co wtedy trzeba zrobić? Wyciągnąć korek, czyli podnieść ceny. Ci z samego dołu, jak to mówią, spłyną, a będą ci, którzy są wyżej.
Po to, że działka copywriterska kurczy się, oczywiście, że się kurczy, ale ja jestem handlowcem od 10 lat, teraz marketerem, teraz copywriterem trochę, ale wcześniej byłem przez wiele lat handlowcem. Branża handlowców też się kurczy. Jest chatbot, są chatboty, są automatyczne obsługi, call center mówią, że będą, ale dla dobrego handlowca zawsze będzie miejsce i roboty go nie zastąpią, tak samo jak dla dobrego copywritera. Super. Słowo zaufanie padło już wiele razy w tym odcinku i pytanie brzmi o, w takim razie, dodatkowe, bonusowe pytanie o książki na temat zaufania. Wiem, że Michał Szafrański napisał Zaufanie, czyli waluta przyszłości. Wiem, że Miłosz Brzeziński napisał Zaufarium. Tak. Czy coś do tej listy chcesz dodać? Ja bym chciał nawet, nie wiem czy tyle o teraz bezpośrednio o zaufaniu czy o tym, bo są różnego rodzaju książki o budowaniu relacji, o komunikacji i tym podobne. Ja bardzo lubię książkę, którą też kieruję się w rozmowach z klientami. To jest w ogóle Porozumienie bez przemocy Rosenberga. To jest książka, która mówi o tak naprawdę o rozmowach, nie ocenianiu, bo to czasem jest tak, że rozmawiamy z klientem i zaczynamy gdzieś od razu oceniać to, co on robi albo on nas. A to jest książka, żeby te oceny gdzieś zostawić na boku. I to tu się dobrze buduje zaufanie, tu się dobrze uważam zaufanie buduje. Z tego zaufania, to jak powiedziałeś, zaufanie jako waluta przyszłości, to co Michał Szafrański, on pisze tam, rzuciłeś mi te książki spontanicznie, ja je obie znam. Pierwsze, co Michał Szafrański pisze w swojej książce, uwielbiam ten fragment, o tych trampolinach, że najpierw musisz skakać trochę po niższej trampolinie, żeby potem ci klienci dali zaufanie i możesz skakać po wyższej trampolinie. Z Miłosza Brzezińskiego uwielbiam taki cytat, to jest idealny przykład dla copywriterów, którzy nie tworzą własnego copy czy własnych, nie wiem, treści na social media, na LinkedIn i tak dalej. On pisał jakiejś firmie badawczej, gdzie był Adam Grant i tam ktoś tam napisał na jakiejś karteczce, zostawił tą karteczkę gdzieś tam ten. Uwaga, będzie przykład brutalny, że u nas zaufanie jest jak sikanie w czarne spodnie. Bardzo ciepło, bardzo miło, tylko nikt tego nie widzi. I bardzo często jest tak, że copywriter ma super klientów, tylko nigdzie o tym nie mówi, nigdzie o tym nie ogłasza i przez to ma mało tych klientów. A jeśli zaczyna o tym mówić, ogłaszać, pisać, ale też klienci chętnie go rekomendują, to nagle tych klientów napływa dużo więcej. I też Miłosz Brzeziński pokazuje fajnie w tej książce, na różnych przykładach, bo tam on ma od sasa do lasa, tam ta książka ma 700 stron. Audiobook ma 30 godzin, Zaufarium, tak notabene. Więc to jest pokazanie skali książki, że właśnie warto w ten sposób. Mam tak naprawdę, jeśli chodzi o zaufanie, czy o to, jak w biznesie budować różnego rodzaju relacje, tak jak powiedziałem, dla mnie to jest tą encyklopedią, jest Porozumienie bez przemocy Rosenberga. Mam jeszcze inne książki, ale one są trochę bardziej ukierunkowane na sprzedaż i szczerze mówiąc nie chcę o nich może w tym momencie mówić, ponieważ tu nie chodzi o sprzedaż, tylko chodzi o to, żeby z tym klientem rozmawiać, żeby uniknąć różnego rodzaju sztuczek, trików sprzedażowych, można powiedzieć też, uważam też, że warto poznać, jeśli już mówimy o zaufaniu, różnego rodzaju typologię osobowości, czyli innymi słowy, ja wiem, że typologia osobowości to nie jest wyznacznik dla tego, żeby z klientami żyć dobrze, ale czasem dobrze warto wiedzieć, czy klient potrzebuje krótkiej historii, czy długiej historii, czy on potrzebuje szybko czegoś się dowiedzieć, czy on potrzebuje jakiejś opowieści na ten temat. Więc to jest coś, co raczej ze sprzedaży, sprzedaż, zaufanie, ktoś powie dwa różne elementy, tak jak miałeś psychologię sprzedaży, też Briana Tracy, też w niektórych przypadkach super się sprawdza, ale są takie rzeczy, gdzie bym nie polecił na przykład psychologii sprzedaży akurat tego. Więc myślę, że ten zestaw dwóch, czyli zaufanie jako waluta przyszłości Michała Szafrańskiego i Rosenberga Porozumienie bez przemocy, to jest fajne kombo, jeśli chodzi o budowanie zaufania z klientami. A gdyby ktoś chciał coś szerzej, czyli jak rozmawiać i tak dalej, nie wiem, spin selling to jest jak zadawać odpowiednie pytania w odpowiednim czasie. My wydajemy na jesieni genialną książkę, to jest w ogóle coś, co turbo polecam ludziom, którzy są dzisiaj w kontaktach z klientami. Książka będzie polski tytuł nosiła, Sprzedaż doradcza, przestań sprzedawać, zacznij rozwiązywać problemy swoich klientów. To jest pokazuje, jak być krok przed klientem. Czyli z jednej strony, żeby nie pokazywać mu, a ty jesteś głupi, bo ty się nie znasz, a ja jestem mądry, a z drugiej strony, żeby nie być coś takiego, że iść z nim równo, tylko gdzieś pokazywać mu, że jest jeszcze trochę lepszy opcja, ja mam tą opcję i chcę się, na przykład wiem coś, czego ty nie wiesz, co wpłynie na twój biznes i chcę się z tym podzielić.
I to jest tak jakby zdanie, które jest takim podstawowym zdaniem, które pokazuję w tej książce. Bo dzisiaj my często handlowców, sprzedawców nie potrzebujemy. Często sami kupujemy różne rzeczy, nie, w ogóle nie potrzebując. I ona pokazuje, w jaki sposób też być potrzebnym dla klienta, czy sprzedajemy właśnie usługi copywritera i jak klient może dzięki nam też skorzystać. Więc to myślę, że jeszcze to bym dodał, to będzie na jesieni premiera Antonego Janarino, czyli sprzedaż doradcza, przestań sprzedawać, zacznij rozwiązywać problemy swoich klientów. Sporo tego. Ja tutaj też będę miał zapowiedź, bo o tych typologiach osobowości, o stylach zachowań będzie odcinek, może już jest, jak to oglądasz, z Danką Piasecką, która jest certyfikowaną trenerką MaxiDisc i wiele się od niej na ten temat dowiedziałem. Dowiedziałem się właśnie, że są ludzie, którzy chcą usłyszeć bardzo krótką wersję historii, a są ludzie, którzy chcą na przykład komplet danych na temat twojego działania. Różnie z różnymi ludźmi trzeba rozmawiać. A to drugie, to o krok przed klientem, to wczoraj albo przedwczoraj oglądałem taki film u Kena McElroya na YouTubie. Facet gdzieś tam zarządza jakimiś ogromnymi liczbami mieszkań i nieruchomości ogólnie. I on wymyślił coś takiego, że kupował budynek, w którym było tam 200 parę mieszkań. On je przerobił z jednego rodzaju na drugi i wiedział, że jak je sprzeda, to ludzie będą potrzebować remontów. Więc założył firmę budowlano-remontową i od razu im sprzedał. W momencie, kiedy sprzedawał im mieszkanie, od razu pytał, czy chcą remont. I on im ten remont załatwiał. I wiedział, że potrzebny będzie zarządca do tego wszystkiego. Założył firmę, która tym zarządzała. Później sprzedał tę firmę za ileś tam milionów. Czyli właśnie o krok przed klientem. Właśnie, bo my dzisiaj sobie patrzymy na przykład na to, dlatego uważam, że też fantastycznym zwolennikiem copywritera, ja to nazywam, znaczy to mój kolega też Artur Sujka, też fajną książkę wydał, Event Working, o tym jak korzystać z potencjału konferencji, on określa coś takiego jak power teamy. Niektórzy mówią o tych grupach BNI-owych i tak dalej, że one gdzieś tam są ten, ale tu chodzi czasem o rekomendacje biznesowe dobrych osób, które polecamy. On akurat założył grupę Business Club Polska i chodzi mi o to, że jest coś takiego jak power teamy, czyli na przykład ty tworzysz copywriting, ale dobrze mieć, żebyś miał w swoim portfolio, czy wśród swoich osób, osoby, które tworzą na przykład SEO, Google Analytics wspierają i tak dalej, i tak dalej. Czyli innymi słowy, jeżeli ktoś się zapyta, ok, ale ja nie potrzebuję tylko właśnie mieszkania i remont, ale i zarządzanie tym wszystkim, to ty masz kogoś. Jeżeli potrzebuje ktoś SEO, potrzebuje ktoś Google Analytics, potrzebuje ktoś bardzo szerokiego, kompleksowego marketingu albo coś, co zupełnie wykracza poza marketing może, a jest też związane z copywritingiem, to ty mu tą osobę polecisz po prostu. I to jest właśnie to myślenie trochę o krok przed klientem, że ja czasem mówię, to określam jak w Misiu jest taka scena, gdzie przechodziłem z tragarzami. Ja często mówię, przechodziłem z tragarzami i często mówię, słuchaj, proszę pani, a gdyby pani potrzebowała tego, tego i tego, to jakby coś nie mam. Nie chodzi o to, żeby mówić, a czy potrzebuje pani takiej osoby, tylko gdyby pani potrzebowała, bo to są podobne rzeczy, to jakby coś to mamy. Więc dokładnie tak. Pomaganie, rozwiązywanie całościowych problemów. Bo co z tego, że klient rozwiąże problem, nie wiem, z kupnem na przykład mieszkania, jak on gdzieś jeszcze będzie musiał później kilka rzeczy sobie samemu rozwiązać. A po co ma rozwiązać samemu, skoro już mi ufa? A to jest łatwiej. To jest jeszcze jedna rzecz, której nie zdajemy sobie sprawy, a mianowicie upselling. Czyli bardzo często próbujemy pozyskać całkowicie nowych klientów, a nie zastanawiamy się, jak moglibyśmy więcej współpracować z obecnymi. I nie mówię o tym, żeby na więcej coś kogoś, jak to mówię, naciągnąć, bo to jest brzydkie słowo, tylko w jaki sposób mogę w biznesie komuś pomóc więcej. Więc dlatego to są też te kluczowe pytania, które potem powodują, no bo co jest największym problemem w pozyskaniu klienta? Pozyskanie jego zaufania. Jak już pozyskamy jego zaufanie, to jesteśmy na prostej drodze do pozyskania klienta. A jak już pozyskamy to zaufanie, to dlaczego na przykład nie pokazać klientowi, że jest jeszcze coś takiego, czym mógłbym pana wesprzeć, pomóc, bo to jest dużo łatwiejsza, jak to mówię, sprzedaż, tak już z naszego punktu widzenia. Amen. Pozyskanie zaufania. Ostatnio był u mnie Sławek Borowy i też pytałem go o to, jak podejść do korporacji, jak zdobyć korporację jako klienta. On powiedział dokładnie to samo, że tam to nie jest kwestia tego, jak dorwać prezesa. No bo jak prezesa, jak chcesz dorwać, to się uprzesz i się dorwiesz. Ale oni w korporacji nie chcą od nowa budować zaufania z nowym człowiekiem. Jeżeli kogoś znają, jeżeli szef marketingu poznał kogoś na konferencji, kto się zajmuje danym tematem, to prędzej jemu da to zlecenie, niż komuś, kto przyjdzie nawet z zajebistą ofertą.
Ale oczywiście, oczywiście, że ja powiem Ci taki przykład, bo przez 3,5 roku, bo teraz też pracuję z bardzo dużymi osobami, czy bardzo dużymi firmami też pracuję, bardzo dużymi, tylko to jest trochę inna sprzedaż, bo ja nie muszę tu wykonać usługi, ja czasem muszę tylko dostarczyć książki. Oczywiście robimy też książki spersonalizowane, czyli jak ktoś chce, może naszą książkę mieć z logo własnej firmy i wszystko zrobione w formie obwoluty. Ale dlaczego o tym, dokładnie to, co mówisz odnośnie Sławka Borowego, dokładnie tak. Konkretny bardzo przykład. Sprzedaję szkolenia bardzo dużym firmom przez 3,5 roku. Różnych ten. Jak klient zobaczył, że szkolenie jest super zrobione, podobało mu się i tak dalej, to potem mówi: a panie Pawle, a czy wy szkolicie też z tego? I to jest ważne. I jeżeli ja mu powiem: tak, szkolimy, bo na przykład mamy super ekspertów, a wiem, że mamy na przykład jakiś określony, to jest tak. A jeśli mówię: nie, nie, ale jest firma, która jest top 1 na rynku w tym temacie, to ja pani polecę na przykład tą firmę. I to jest to, że klient od razu pyta w różnych aspektach. A powiem jeszcze więcej, z perspektywy firm, które wybierały kontrahentów, tam gdzie miałem szczere relacje, to bardzo często firma mówiła tak: kiedyś mieliśmy tak, że mieliśmy, kiedyś mieliśmy tak, że mieliśmy kilkanaście różnych firm szkoleniowych, z których współpracowaliśmy. Od sprzedaży, od finansów, od podatków i tak dalej. A teraz chcemy mieć 2-3, z którymi będziemy kompleksowo współpracowali w większym zakresie. Po prostu chcemy im dać większą część tortu, może trochę więcej wynegocjować rabatu, ale im współpracować z nimi trochę, jak czasem mówią niektórzy, trochę jak Toyota, czyli innymi słowy, tak, żeby też one miały solidny kawałek tortu, a nie na zasadzie jedno szkolenie na rok. Czyli i 2-3 kontrahentów. To jest właśnie ważna sprawa. 2-3, nie 15, nie 10, bo jest taka firma też szkoleniowa, ona się nazywa EduBroker i ona na przykład zajmuje się, to jest jedna firma, z którą można współpracować szkoleniowo kompleksowo, a można współpracować z poszczególnymi. I te firmy właśnie były bliżej, 2-3 firmy szkoleniowe, żebyśmy mieli porównanie i tak dalej, a nie 15. I ta koncentracja też pokazuje, po pierwsze, firmy B2B, jak one robią, jak one się koncentrują, czyli innymi słowy, że one nie chcą mieć 100 doradców, 100 konsultantów i tak dalej, tylko 2-3, ale zaufanych, z którymi będą poszerzały współpracę. I to jest właśnie najlepsze podsumowanie tego wszystkiego. Padło słowo podsumowanie i my do tego podsumowania będziemy się zbliżać. I bardzo ważne pytanie, bo sporo tytułów tutaj padło. Nie liczyłem, nie zapisywałem, później będę zliczał. Myślę, że coś około 40. No i pytanie, jak ty znajdujesz czas na to, żeby tyle czytać? Jak w ogóle znaleźć czas na to, żeby czytać? I to jest pytanie, na którym wiele ludzi, jak to mówię, odpada, bo to jest tak, że jak ja czytam 90 do 120 książek rocznie, to około 60-70 czytam jadąc do pracy. Naprawdę. To jest tak, że ja mam do pracy 26 km, jeżdżę tam komunikacją. To jest taki moment, kiedy nikt mi, jak to mówię, trochę głowy nie zawraca, tylko mogę sobie spokojnie poczytać coś, zobaczyć. Bo dla mnie takie czytanie weekendowe to jest tylko jakiś fragment, ułamek tego, co robię. Ja czytam w poczekalniach do urzędów, ja czytam w komunikacji, ja czytam w międzyczasie. I dlatego też, jeśli ktoś mówi na przykład, część osób potrzebuje znaleźć czas na pracę głęboką i to jest dla mnie całkowicie jasne, że musi się usiąść w domu. Ja też potrzebuję takiego czegoś. Ja potrzebuję sobie usiąść w domu, choć ja wolę akurat być w trasie, w ruchu. Więc ja raczej mówię, nie szukaj takiego czegoś, żebyś się znalazł na pewno w weekend 3 godziny na czytanie i nauczenie się. Bo to po prostu ci zabije weekend, po prostu też trzeba odpocząć, trzeba się wyluzować, trzeba się wychillować. Tylko znajdź takie miejsca w ciągu dnia, gdzie tracisz czas, czyli innymi słowy, siedzę w urzędzie godzinę, tu załatwiam to, weź ze sobą książkę, weź ze sobą czytnik e-booków, jeżeli wolisz, czy słuchaj audio. Znajdź taki moment. Ja na przykład widzę, nie zawsze tak robię, bo czasem potrzebuję po prostu być sam ze sobą i w ciszy, ale jednym z moich odkryć jest to, że kupiłem sobie MP3 na basen i na basenie słucham audiobooków. To jest też fajnie, bo pływam od ściany do ściany, więc i tak nic nie robię tak naprawdę, a z drugiej strony można jakieś takie lżejsze książki sobie przesłuchać. Ostatnio właśnie Autobus Energii przesłuchałem, wcześniej przesłuchałem Alchemię Sutherlanda, którą uwielbiam, tę książkę, bo to już jest coś, co czytałem w papierze, albo sobie powtórzyć, ale to jest genialne. Są takie audio, i to jest od razu, jakby ktoś kiedyś myślał o czytaniu czy słuchaniu na basenie, to są takie MP3, które się wkłada w uszy, w środek. Tych nie polecam, bo uszy was zaczną boleć błyskawicznie i zacznie woda wam napływać. Ale są takie, których w ogóle nie wkładasz do uszu, tylko wkładasz zatyczki do uszu, a MP3 samą wkładasz o tutaj na kostkę po prostu. One nie są w uszach, tylko tu i słyszysz przez te kości.
To jest genialna sprawa. Więc to tak już jakby ktoś chciał trochę jeszcze czasu wygospodarować w międzyczasie, to jest też super, ta MP3 jest do czytania. Podam konkretną markę, ona się nazywa OpenSwim dokładnie. Można spokojnie z nią biegać czy pływać. Fantastyczne, sprawdza mi się to już od tak naprawdę miesięcy. Więc... Sprawdzę, link. Link będzie w opisie. To tak, ja jeszcze dodam taki patent od Bartka Popiela, że on łączy, jak ma książkę albo czytnik, i dodatkowo audiobooka, puszcza sobie na prędkość podwójną i dzięki temu szybciej czyta. Bo masz dwa bodźce, masz bodziec słuchowy i masz bodziec wzrokowy, i że da się to połączyć, nie? Że normalnie nie jesteś w stanie tak szybko, znaczy są te techniki szybkiego czytania, tak? Ale normalnie raczej tak nie czytamy, ale w tym przypadku można to zrobić, także może komuś to się przyda. A to ja bym się zastanawiał tutaj, może inaczej, na ile on jest w stanie, to nie pytanie pozostawiam otwarte, na ile on jest w stanie się skupić przy takim czytaniu. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ jeżeli ogólnie rzecz biorąc słuchamy, bo ja w szkoleniach siedzę dość długo, a w szkoleniach zmysły są bardzo ważne. Czyli wyobraź sobie, że idziesz na szkolenie i na szkoleniu masz na slajdzie dokładnie to samo, co słyszysz od wykładowcy. Czyli wykładowca czyta slajdy. To ciężko takie coś przyswoić. Czyli innymi słowy, albo słuchasz wykładowcy, co on mówi, a slajdy go uzupełniają, albo odwrotnie, albo patrzysz na slajd z tekstem, a on mówi o czymś innym trochę. Czyli innymi słowy, to jest bardzo prosty przykład. Jeżeli co robisz, kiedy jedziesz samochodem i jest śnieżyca, albo gdy masz ciasne miejsce parkingowe, na które chcesz zaparkować. Z reguły ściszasz muzykę, bo to jest tak, że parkujesz albo jest śnieżyca, ścisz muzykę, ponieważ jeden zmysł oddziałuje ci, wiesz, na słuch, ale z drugiej strony on ci powoduje, że się dekoncentrujesz w zakresie innego zmysłu, czyli wzroku. Więc nie przesądzam, czy ta metoda jest okej, czy nie, natomiast ja myślę, że chyba fajniejszym rozwiązaniem akurat w moim przypadku, a już są takie rzeczy, są tak zwane synchrobooki, czyli czytasz na czytniku e-book, wychodzisz sobie z domu i audiobook ci zaczyna puszczać się w tym momencie, w którym skończyłeś e-booka, czyli on się synchronizuje jeden z drugim. I to myślę, że uważam, że takie coś jest też dobre, to co Bartek Popiel pokazał, ale w określonych warunkach i określonych, nie dla każdego też uważam. To trzeba sobie sprawdzić, zobaczyć i zobaczyć, co się dzieje po pół godziny takiego czytania, czyli gdy skrolujesz tekst i słuchasz. Bo moim zdaniem ja byłbym chyba mocno zmęczony czymś takim, ale nie wiem. Dlatego mówię, że to daję tak też pod rozwagę, żeby samemu sobie przetestować. A to, co mówiłem właśnie o tym, że nasz mózg reaguje albo na wzrokowo, albo słuchowo, to jest książka z kolei szkolenia oparte na dowodach, czyli jak projektować i tworzyć szkolenia, gdy ktoś tworzy z Was szkolenia, które mają potem być efektywne dla Waszych uczestników. To już mówię z punktu widzenia naukowego, a nie widzimy się, więc też polecam. Też się nakład wyczerpał, notabene, już jakiś czas temu. O czymś to świadczy. No dobra, sporo mamy tytułów, sporo mamy poleceń, sporo wiedzy i sporo zaufania. Miejmy nadzieję, że ten odcinek zbuduje, może nie tylko u copywriterów. I no cóż, myślę, że mamy to. Kiedyś mi się uda Bartka Popiela tutaj ściągnąć, to go podpytam o ten patent. Ja wiem, że u mnie to by się nie sprawdziło, bo jeżeli bym się gdzieś potknął w czytaniu, że nie wiem, czytnik nie nadążyłby mi za przewijaniem, albo strony by mnie przewróciła, tu wiesz, audiobook leci dalej, zanim ja to zatrzymam, to tutaj ten, ja już jestem prawie pewien, żeby mnie to wpieniało, ale ten synchrobook to sprawdzę. No i co, Paweł? Ja Ci za dzisiaj dziękuję. Dziękuję. I pewnie będę Ci życzył dobrego dnia. Dziękuję, Daniel, za zaproszenie. Bardzo się cieszę, że się do mnie odezwałeś po poście, który był zupełnie z innej kategorii, bo przecież to było zupełnie o czym innym. To było o córce szefowej, czy to było, nie, o czym nie pamiętam, ale post był zupełnie z innej kategorii, pamiętam, że ty się do mnie odezwałeś w tym temacie, ale był taki chyba copywritersko dopracowany. Skoro dotarł, to musiał być. No, dzięki serdeczne. Gdzie cię można znaleźć w internecie? W kilku miejscach co najmniej. Pierwsza i kluczowe miejsce, w którym jestem, bardzo często rekomenduję książki, a czasem odradzam, to jest LinkedIn. I tam też zapraszam konto moje Paweł Jaczewski na LinkedInie, gdzie można mnie znaleźć w temacie rekomendacji książek czy antypoleceń, ale możesz tam się też do mnie odezwać prywatnie i zapytać się o polecenie konkretnej książki w zakresie rozwoju osobistego, bo chętnie Ci doradzę również w zakresie copywritingu, która książka może być dla Ciebie dobra, albo który zestaw książek może być dla Ciebie dobry, a który nie. Tam też możesz do mnie napisać i powiedzieć mi: Paweł, słuchaj, weź mi prześlij ten ranking, o którym mówiłeś w podcaście u Daniela, więc
to też ci mogę przesłać. Drugie miejsce to jest strona grubytom.pl i tam jest taka zakładka, ona się nazywa Gruba Wiedza. I w tym zakładce Gruba Wiedza jest właśnie między innymi też ten ranking, a ja tam bardzo często piszę rekomendacje, książki, też z różnych wydawnictw, to nie jest tylko MT Biznes. Kolejne miejsce, gdzie można mnie znaleźć, to jest TikTok. Na TikToku naszymi pomysłami, bo to jest ciekawe, nie wydaliśmy na to ani złotówki na reklamę, 17,5 tysiąca prawie obserwujących zgromadziliśmy i mamy takie TikToki, które TikTok się nazywa Gruby Tom 1 konto, czy Gruby Tom ogólnie, więc to jest właśnie od tego naszej grupy wydawniczej. Natomiast mamy TikToki, które mają 500 000, mają 300 tysięcy, 400 tysięcy. W czasach, kiedy ludzie nie czytają, to bardzo miłe, więc i to jest wszystko naszymi pomysłami, też takim powiedzmy naszym copywritingiem, więc zachęcam tam. I to myślę na razie w te dwa kanały najważniejsze, bo można mnie znaleźć też w innych miejscach, ale to są takie kluczowe, to znaczy trzy, czyli grubytom.pl, TikTok, grubytom i moje konto Paweł Jaczewski na LinkedInie. I oczywiście księgarnia MT Biznes. Oczywiście. Też zapraszam mtbiznes.pl, jak już ktoś dojrzeje do zakupu książek. Dokładnie. No to jeszcze raz dzięki i dobrego dnia. Dziękuję, dzięki, cześć. W odcinku z Pawłem to jest tyle. Jakie książki doszły do twojej listy, jakie z niej wypadły, jakich książek się nie spodziewałeś, nie spodziewałaś, jakie są dla ciebie zaskoczeniem, daj znać w komentarzu. Może jakaś książka się tutaj nie pojawiła, a powinna, też daj znać. A jeżeli znasz kogoś, kto szuka książek o copywritingu, żeby podnieść swoje skillsy albo zarabiać więcej hajsu, podaślij mu ten odcinek. Myślę, że oboje na tym skorzystacie.